trzask się ma. W sensie jak w parze z tym, w parze z głosem idzie. Idzie gra. Za chwilę się jeszcze, znaczy za chwilę, na chwilę się wyłączę z głosem, na sekundę. Jak słyszycie, jestem zmęczony w cholerę. I to jest stan, który utrzymuje. O, dobra, mój telefon zaczął szeptać. I to jest stan, który mi się utrzymuje od 2 tygodni czy od 3. Jestem wykończony autentycznie. To jest też pewnym wytłumaczeniem, czemu nie było streamów. Poza tym się zachlałem wczoraj tak na odmiany. I go. Gra 70-30, proporcja dźwięku. No ta gra jest strasznie głośna, ja mogę ją ściszyć trochę. Siebie już nie podbiję chyba. Desktop audio. Nie no, siebie mogę podbić. Dobra, a teraz? Za głośno. Bo ja będę mówił. Pewnie ja się rozkręcę w trakcie grania, ale na razie po prostu będę mówił. Good. Dobra. Podbiłem trochę dźwięk w takim razie swój i powinno być ok. Ewentualnie ściszymy grę. Ok, ja ze 2 idę po piwko. No, jest... A nie, w sumie zaraz będzie 12. To... Może sobie też drinka zrobię, bo już po prostu... Dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów! Ja bardzo propsuję to co Emil robi i zachęcam do powtórzenia. Czekam, od się przyjechała moja siostra dzisiaj na Dzień Matki do nas i co? I kręci się, poszło z psem właśnie, więc zaraz jak wróci z mamą, to będę musiał je tam też wypuścić, zamknąć drzwi i tak dalej, więc ten... Więc nie wiem, wczytam grę na razie chyba. Ktoś nie zna tej gry? Komuś coś trzeba wytłumaczyć? Czy każdy mniej więcej pamięta? To też nie jest save, który my robiliśmy poprzednio. To jest nowa gra, którą sobie zacząłem w czwartek? W środę? W czwartek? W środę? Stop! W środę chyba. Ja tam rozważam kawę. Fuj. Dawaj siostra na tym. Nie dam, siostra niech idzie. Idzie na zakupy z mamą. Dobra, jak widzicie, tutaj troszeczkę. Teraz nie wiem. Kurde, brakuje tu suwaka. Mogę palce? Nie mogę tym palcami. Tak też nie. Jestem przyzwyczajony już w Excelu do po prostu śmigania po tych kolumnach i takie scrollowanie mnie męczy. Zrobiłem trochę zadań. Jesteśmy od początku. Wyrzuciłem shimmerów z tego mieszkania. Tutaj byli docelowo shimmerowie na dzień dobry. Nie mogę przesuwać ekranu, więc nie pokażę. Zdążyłem już mieć bossmana. W ogóle chciałem zrobić achievement, tylko też chyba nie wyłapię. O, nie wyłapuje mi tego. Piwo było wczoraj, ledwo dopiłem szklanek. No, u mnie też było, tylko że 5 szklanek. Tak, więc wracając na chwilkę do tego, co... Chciałem zrobić achievement, żeby... Od poprzednio, nie wiem czy pamiętacie, w... poprzedniej grze, jak zaczynaliśmy, shimmerów wyrzuciłem, znaczy wysłałem w rejs statkiem bilety, które dostałem od doktora Alojzego Szpaka, ponieważ temu nie wyszło niestety związek z laseczką jego, więc kazują wyrzucić i oddał bilety w zamian za to. W moim tym podejściu chciałem zrobić achievement i załatwiłem im miejsce na barce z węglem. U takiego bossmana, który też u mnie pomieszkiwał, z którym robiłem interesy. No, pech chciał, że na barce wybuchł pożar i wszyscy spłonęli. Więc shimmerowie nie żyją. Tak, nie żyją. Wysłałem ich na śmierć. Ale dostałem achievement. Więc tak jakby ja swój cel spełniłem, oni chcieli uciekać, zgodzili się na to, byli przekonani o tym, że... I to jest właśnie gra z wyborami, to jak rozmawiałem ostatnio z Emilem właśnie o tym, o Frostpunku, że Frostpunk ma
Frostpunk zawiódł trochę moje oczekiwania, których nie miałem w stosunku do niego. A czy inaczej, bardzo mi się nie podoba sposób promowania Frostpunka jako grę, w której ważne są trudne do podjęcia są trudne decyzje. Tego się nie czuję w ogóle, klimatu tego. I uważam, że właśnie tutaj w Beholderze, czy w This War of Mine jest to dużo lepiej oddane i dużo większe problemy psychologii, czy dużo większe problemy natury moralnej są do rozważenia podczas podejmowania decyzji. O ile można mówić o takich wyborach w grach, ale Frostpunk pod tym względem mnie zawiódł strasznie. Siemka Placebo. Widzisz, Placebo jest wszystko. W życiu tego nie widziałem. A ty nie byłeś na poprzednich streamach? Ale Olek z tego był jeden albo dwa streamy chyba kiedy? Rok temu. Nie mogę ci nawet powiedzieć kiedy. Rok temu były streamy. Nie, to w tym roku były streamy. To są nasze savey stare. W styczniu. W tym roku było? Jezu, jak ten czas leci. Ja byłem przekonany o tym, że to jest ten. Że to było w zeszłym roku jeszcze. A, dobra, to w sumie ten czas nie leci, tylko ten. No, ale tutaj ogólnie na tym save'ie zginęliśmy. Tutaj było. Ja miałem zobaczyć w ogóle, co się dzieje, że oni chcą nas zabić i tego nie rozkminiłem. Coś chyba było wczoraj wdeczkowane przy weekendzie, sądząc po głosie. No, ale to nie jest kwestia kaca. Czy inaczej, ja podejrzewałem jeszcze rano, że byłem pijany. O, niestety połączyliśmy. Wjechała wódka przy piwie i nie mieliśmy nic po pijaniu, więc popijaliśmy piwem i. I dzisiaj też będzie wódka, więc ja jestem tak zmęczony już po prostu na samą myśl. Jutro mam komunię, na którą muszę kurwa jechać o 7 rano. Aż poniedziałek do pracy, 3 dni. Ale będą streamy w porze ciało, bo wziąłem sobie wolny piątek i poza tym, że zamierzam naprawdę, będzie tu sporo imprezowania, niestety, bardzo dużo w moim wykonaniu, ale będzie też dużo czasu na nagranie, więc jak tylko mój przyjaciel nie będzie u mnie mieszkał. Dobra, tak jak mówiłem, ZW.
Dobra, jestem. Trzask, tak. Kogoś przybyło, Lojkiena przybyło. Uuu, jak umiem to, że będzie ostro. No właśnie wiem, tego się boję. A nie tylko na chwilę. No weź, przestań. W sumie już dawno tych Holdera nie było. No od stycznia. BTW, jak się tworzy kolekcję filmów na kanale? Na kompie, jak odpalisz ten moderację filmów czy coś, tam masz do wyboru, utwórz kolekcję, dodaj do kolekcji film i tak dalej. Ja nawet przy dodaj do kolekcji możesz utworzyć kolekcję na szybko. Jakiś kolega do mnie pisze, Alicy. To jest futbol, dobra. Jakieś pierdoły. Muszę go skasować. Jezu, ale ludzie mają pomysły. Reddit, Stardew. I built Pelican Town in the Sims Cherry Drink Pie. Dobra, love. Dobra, ja muszę się ogarnąć, zobaczyć co się dzieje. Muszę zrobić zadanie. W ogóle pamiętaj, przerywajcie mi tę grę, bo wiecie jak mój sposób gry wygląda. Ja się tutaj tak strasznie wkręcam, że nie wiem co się dzieje. W ogóle bardzo mało profili, jak widzisz, zrobiłem. Znaczy, jak widzicie, zrobiłem. Bardzo mało. Bo też, nie wiem, oszczędzam sobie te profile, tak? Kasy na razie mam. 00 spinki. To jest moja rodzinka, nie wiem czy pamiętacie. Martę, to miał Patryk i Anna, nasza żona, która wpienia mnie po prostu tak, że o Jezu. To jest smutna Dora, która ma bardzo, bardzo problematyczne życie. Mąż ją bił w ogóle i traktuje ją jak własną własność, że tak się wyrażę. To nie jest śmieszne, ja się śmieję, bo tak wyszło. Muszę jej dostarczyć leki, to jest moje jedyne zadanie obecnie, właśnie nie wiem co się dzieje. Alojzy Szpak, lekarz, który uratował naszą córeczkę i z tego co pamiętam będzie uratował raz jeszcze. Lapucera od doktora, którą mu zamówiłem na telefon i z nim zamieszkała. To są państwo starzy Ranek, Marek i Rosa, którzy tutaj sobie u nas mieszkają od początku też i tak dalej. On jest wkurzający, ona jest wkurzająca, wyrzucę ich stąd w cholerę zaraz. I mamy Wywolwo Brukicza. Brukicza. Wywolwo. Ciężko, ciężko. Lol, czym jest Stardew The Sims? Śmieję się, bo tak wyszło. I właśnie Stardew chyba dało możliwość gry multi więcej osób. To jeszcze beta. No właśnie, mieliśmy grać Kamila w multi. Dobra. Muszę im pobudować więcej kamer. Która jest godzina w ogóle? Wykładam, że to nie ma zegarka 24-godzinnego, ale jest chyba noc. Jest trzecia w nocy. Nie wiem, co mam zrobić. Gdzieś tu jest. Tu też ktoś jest. Oni jak pójdą sobie wszyscy do pracy, zaszantażujemy może tą lapucerę jego. Ja jej nie lubię. Wyrzucę ją w cholerę z tego. O nie, ona wyszła. Szantaż. Dom. Klara, Jacques. Adres mieszkania. Numer 2. A co ty zrobiłaś? Pije alkohol, pali fajkę, pije kawę i lubi sztuki piękne. Coś na pewno zrobiłaś. Nic nie zrobiłaś. Kurde. Dobra, nieważne. Nie było tematu. A, tak, porozwieszałem plakaty propagandowe jeszcze i tutaj ludzie by się zastanawiali. Wywolwo idzie w cholerę gdzieś i to jest ten moment, w którym my Wywolwo... Wywolwo, idź sobie stąd. No, Wywolwo, paszłowon, dobra. My zamontujemy mu kamerę i prze... O, coś chce ode mnie, mój synek. Mój synek mały, zaraz go pierdzielę za coś, pewnie chce coś głupiego. Dobra, Wywolwo jest tam na dole. Piję kawę, śmieć. Znaczy, przepraszam. Nie tak, że ludzie pijący kawę są śmieciami, ale on jest. O, Alojzy! Rum. Rum to mu zwędzę. W ogóle śmiesznie, że tu mogę przeszukać krzesło, nie? Kiedyś były takie pufy, w których się można było trzymać rzeczy różne. Handle. Dobra. Wywolwo idzie do mnie, czy nie? Dobra, jak Wywolwo idzie, to... Miałem kamerę mu zainstalować. Ale nie, Wywolwo idzie na ten. Dobra, pogadajmy z doktorkiem. Takim... I tu musimy też podejść. I coś od nas chce nasza małżonka chyba.
Ona pije. Już wiemy, że ona jest pijana. Dobra, zatrzymam grę tutaj. Zatrzymam grę i teraz patrzę. Może w nodze krzesła się trzyma, jak u za komuny pieniądze. No mówię. Ale kawę to też szanuj. Black Desert Online za 20 zł. A to źle? W sensie placebo cały czas to gra. Mam non stop włączoną tą grę. Nowa postać. Nie ogarniam tej gry, autentycznie. No. Kiedyś mi wysłałeś chyba film, jak, nie wiem, ktoś robił piwo? Tak? Czy coś? Przynajmniej z obrazka tak wynikało. Ale całkiem... Czekaj, stop! Dobra, to jeszcze beta. Nawet nie klipuję, bo feministyczny gniew amerykańskiej propagandy spadł na ten kanał. Ale co ja powiedziałem, nie ten? A, że ta lapucera. Dobra. Okej, już wiem, o co chodzi. I takie wywłokę wyrzucę stąd. Nie ma problemu. Ale ja mówię konkretnie o sobie. Ale ciekawe, to żaruj. To właśnie bardzo tanio. Takie azjatyckie coś, kobieta lach. O jest, dobra. Dzień dobry. Zapytaj, co się stało. Zapytaj o lekarstwo dla Marty. Trzyma pan... Tak, proszę bardzo, niech pan... Ale no tak, dobra, zapomniałem lekarstwo od niego odebrać. Co za lipa byłaby, gdybym uśmiercił własną córkę, a lekarz miałby lekarstwo gotowe. Najważniejsze, zmniejszy się ryzyko śmierci. Czy to znaczy, że córka będzie wymagała dalszego leczenia? Wszystko na to wskazuje. Teraz proszę zapewnić jej ciepło i dobre odżywianie. Rozumiem, że teraz wszyscy żyją na kiełbasie i makaronie, ale pańska córka wymaga balansowania diety. Kasze, zupy, białko i koniecznie owoce. W tej chwili to wszystko ma, co mogę dla niej zrobić. Stój, ja jeszcze z tobą chcę porozmawiać. No. Tu. Dzień dobry. Zapytaj, co się stało. Jestem na skraju rozpaczy. Niech się pan jej pozbędzie. Strasznie się na niej zawiodłem. Lapucerę wyrzucimy stąd. Mówię. Całymi dniami śpiewa i wszędzie jej pełno. Rozdała swoim znajomym moją kolekcję rzadkich win. I nawet mnie za to nie przeprosiła. Śpiewa, tańczy, gdy mnie męczy potworny ból głowy. I nie okazuje nawet cienia skruchy. Szmaciura. A jak miałbym panu pomóc? Niech pan sprawi, żeby zniknęła z mojego życia. Proszę, sam nie dam rady. I pomyśl, że chciałem zabrać ją na luksusowy rejs statkiem. Kupiłem na 2 bilety. Zgódź się. Eksmituję ją. Mamy 24 godziny. Jeszcze nie... O, George Anton, dobra. Gdzie jest moja żona? Musimy dać jej leki dla Marty. Anna, bierz te prochy. Alois kazał przeczytać załączoną ulotkę. Nasz córeczkę wyzdrowie, tak się cieszę. Coś jeszcze mówił doktor? Że lek sprawi, że Marta poczuje się lepiej, ale szanse na całkowite wyleczenie są bardzo małe. Czas pokaże. Najważniejsze, żeby w mieszkaniu było ciepło, a Marta dobrze się odżywia. Trzeba karmić ją owsianką, a makaron i kiełbasę. Kiełbasa? Czy ona oszalał? Jesteś pewny, że kawał dawać jej kiełbasę? Przecież kiełbasy już od dawna robią z papieru. Kiełbasy jeść nie może. Tylko zupę, owsianki, świeże owoce. No chyba, że tak. Bieda swo wieki całe owoców nie jadła, gdyby kiedyś Patryk przyniósł dla niej maliny z ogrodu botanicznego, ale to była mała garstka. Przynieś dla niej duże jabłko, przynajmniej jedno. Żartowa, jabłka są zakazane, nie czytałaś gazet. Nic się nie stanie, jeśli twoja córka zje co czyste jabłko, zabierz jej komuś, przynieś do domu. Tylko nie przynieś renety. Są kwaśne i robaczywe. Dobra, co ty chcesz jeszcze ode mnie? Karol, kup radio do domu, w końcu jesteś zarządcą budynku, prawda? Wszystko muszę dowiedzieć przez telefon. Aha, spoko, nie mamy jabłka, żeby widać. O co chodzi? Jabłko! Zakończ rozmowę. Kupimy jej też radio przy okazji. Ty, Paty! Patison, co ty chcesz? Zapytaj, co się stało. Dobra, chwila dla czatu. Jeśli mnie na mnie krzyczeć. Bardzo tanio. Nie chcę YouTube'a. Ja dam dwa razy więcej, może. Na przykład max jedną porę roku. Dwa prezenty na tydzień. Co, ale co? Warto dawać prezenty w urodziny, dają bonusy. A ty, Loikien, grasz teraz w co, w Stardio? Skąd ty masz Stardio? Kupiłeś sobie Stardio? Ale grasz na kompie czy na telefonie? Nie ściągaj Teso. Teso jest B. Masz jakieś problemy na uczelni? Tak, rektor zarządził zbiórkę pieniędzy, potrzebna jest duża suma i nie wiem, skąd mam wziąć tyle pieniędzy. Ile? Co? Ile, czy oni powariowali? Jak tak dalej pójdzie na uczelni, nie zostanie ani jeden student. Chociaż może właśnie o to im chodzi. Zobaczymy, co da się zrobić. W najgorszym wypadku pójdziesz do pracy. W kraju potrzeba górników. Bardzo zabawne, tato, dzięki. Marta jest chora z tym. Potrzeba mnóstwo pieniędzy, żeby ją uratować. I kto wie, jak długo potrwa jej leczenie. Za jakiś czas może się okazać, że będzie na to potrzeba jeszcze więcej pieniędzy. Rozumiem, tato. Mamy 48 godzin. Ja mam ogólnie taką broszkę, którą mogę sprzedać za dobry hajs. Za 5 tysięcy. Sprzedam kamerę, tą jedynkę. Kupię jej mojej córeczce jabłuszko. Miałem kupić też radio. Środek nasenny kup. Już powinienem ten...
Radio kup, 2500. Ja pierdzielę, ile mnie kosztuje ta rodzina. Nie mam pieniędzy! Sprzedajmy zegarek. Room zostawiam. Kamery trójki mogę posprzedawać jeszcze. Sprzedam tą broszkę. Znaczy nie, broszkę sprzedam, jak już będzie naprawdę przypał. Okej. Czy ona tu jest? Czy jest jeszcze Aloyzy? Nie, dobrze. Czy oni mogliby wszyscy pójść już w... Przedstaw się. Dzień dobry, Karol. Kim pan jest? Nowym lokatorem? Znam wszystkich mieszkańców tego budynku, ale pana widzę po raz pierwszy. Nie znamy się, ale mam nadzieję, że z czasem staniemy się przyjaciółmi. Nazywam się George Danton. W czym mogę pomóc? Wiele o tobie słyszałem, Karol. Myślę, że jesteś porządnym człowiekiem, godnym zaufania. Dlatego zwracam się do ciebie z prośbą o prostą, ale bardzo ważną przysługę. Co miałbym zrobić? Napis i od Kamili. Zostaw broszkę. A broszka nie będzie potrzebna prawdopodobnie. Widzipaj, kupujesz grę i tyle w sklepie za hajsy, kocimy. Buy to play, okej. Okay. Prezencik dostałeś, słodko. W twoim budynku mieszka pewien młody człowiek, Volvo Brukicz. Czy mógłbyś przekazać mu tę paczkę? Jezu, co ja zrobiłem ostatnio? Przekazałem mu chyba tę paczkę. Uwierz mi, mam swoje powody, poznasz się, gdy spełnisz moją prośbę. Jest tylko jeden warunek, nie otwieraj paczki. Strach dzieli ludzi, zapewniam cię, że naszym celem jest coś zupełnie przeciwnego. Jedyne, co powinieneś teraz wiedzieć, to to, że pomoc dobrze ci zapłacimy. Bardzo... O, zgadzasz się, tak! Weź paczkę i zabierz ją. Tak. Pieniążki. Zwycięzcą tegorocznej loterii robotniczej jest Leo Gwizdek, 20 lat, wiernie służył swojej ojczyźnie, nie łamiąc jednego zakazu, to prawdziwa duma naszego narodu, z nim będę miał zadanie. W tym roku nagroda wynosi 100 tysięcy dolarów, pamiętajcie, w loterii może wziąć udział każdy obywatel, którego staż pracy przekroczy 15 lat. Słodko. W loterii mogą wziąć udział obywatele, którzy przepracują ponad 15 lat, co to oznacza, że Leo i jem podobni nieszczęśnicy ciężko pracowali długie lata i wypłacali ogromne sumy na pracowniczy fundusz loteryjny. W 20 lat każdy z nich mógłby zaoszczędzić 40 tysięcy dolarów. Nieźle. Gdzie się podziała reszta pieniędzy? Czy organizatorzy loterii mogliby nam to wyjaśnić? Głos prawdy. Dobra. Tak, dobra. Na tą wywłokę najpierw zrobię profil, żeby dostać pieniążki. Aloyzy wychodzi. Sprofiluj. Zamieszkająca loker numer 2. Kobieta. Współlokatorzy. Aloyzy. Zawód. Nie pracuje chyba. Nie pracuje. No właśnie z nią jest problem, że ona... 1300 nam wpadnie. Wyślij. Przyjęto profil. Zarobiliśmy 1300. Wywolwo wrócił. Wywolwo, chodź. Chodź, chłopaku. Zuj. Przedstaw się. Dzień dobry, mam na imię Karol i jestem zarządcą budynku. Pieniądze. Pieniążki. A dobra, mamy też dla niej leki. Volvo Brukicz, student. Zapytaj o imię. To głupie imię wybrał mi mój ojciec. Mama woła na mnie Volo, ale to też mi się nie podoba. Dowiecie, co to oznacza. No dobra. Wypełni wolę Volo. O Jezu. Jezu. Za każdym razem, gdy mam pretensje do ojca za to, że mnie tak nazwał, on śmieje się i mówi, że przecież mogło być gorzej. Gorzej? Lubię opowiadać pewną historię, według której jest bardzo zabawna. Dawno temu pewna kobieta poszła do króla sąsiedniego kraju z prośbą, żeby zmienił jej okropne nazwisko. Wydam tę historię, a nazwał się Siedmiodłupna. Król zarechotał i spełnił jej prośbę, mówiąc, 5 powinno wystarczyć. Muszę przyznać, że ta historia jest całkiem zabawna. Mój ojciec mawia, że lepiej być ubogim, ale wiernym naszemu drogiemu wodzowi, niż żyć w przepychu i bez honoru, jak te sprzedawczyki z kraju obok. I ma absolutną rację. Nic pan nie rozumie, to nie pana wszyscy pytają o te dziwaczne imię. I to nie pan wysłucha każdego dnia, że pana ojciec jest nie tylko żartownikiem, ale i wielkim patriotą. Stój, Wywolwo. Rozmawiaj o uniwersytecie. Co pan studiuje? Biochemię. Uniwersytet jest świetny i w ogóle. Tniemy żaby i mieszamy je z różnymi chemikaliami, aż breja zaczyna wrzeć i dymić. Widzę, że przyniósł już niespecjalnie pana zachwyca. Po prostu nie rozumiem, jak kolejny żab pan sprawić, że stanę się lepszym człowiekiem, który zmieni świat na lepsze. Masło maślane chyba zrobiłem. Przekaż paczkę. Proszę na mnie, żebym przekazał panu tę paczkę. Wspaniale. Danton nie mylił się z pana. Proszę pańskie pieniądze. To znaczy, że za kilka dni się wyprowadzę. O nie, a ja... Demet. Wywłoka wyszła.
Ciekawe, czy się wkurzy w ten sposób. Czy ona wraca do mieszkania? Je! Yeah! Dobra. A miałem nie dać ci złapać przez całą granatem na szperaniu. Czytaj. Grało się. Siema, Telur. Nie zauważam cię. Motyka, siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy nalot, w dzień łapanka, siekiera, motyka, piłka, gaz ucieka. Co? Co? Okej, dobra. Dobra, Wywolwo zaraz wróci, więc my... Czy ja... Ta wywłoka też wraca. Muszę przekazać paczkę Wywolwowi, dobra. Ona prosiła, żebym kupił... A już chyba kupiłem te wszystkie rzeczy. Jabłko, radio... Tak, bo nie mam pieniędzy. Zrobimy tak. Wywolwo idzie jeść. A ja mu przesperam mieszkę, to już chyba patrzyłem zresztą. Tak, to już sprawdzałem. Dotąd sprawdzałem. Idź na dół, idź na dół, idź na dół, idź na dół. Ja go sprofiluję sobie, żeby też mi nie przepadła kasa za niego, bo to będzie mi smutno. Bardzo dużo ciekawych rzeczy ma tutaj. A, wywłoka wyszła. Ale Aloizę jeszcze. Zobacz Aloizę. Gdzie jest Wywolwo? Wow. Strasznie dużo rzeczy można się było o nim... Łóżko przeszukałem? Dobra, Wywolwo chyba wraca na górę. Dobra, robimy wyjazd. A, Wywolwo, stój! O nie, telefon! Dobra, przedstaw się. Przerobimy te wszystkie dialogi. Zapytaj o imię. Stój! Uratował mnie. Nie mogę dowiedzieć nic więcej, ale bez mojego życia potoczyłoby się... Bez niego moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Przekaż paczkę. Telefon. I profilujemy go od razu, żeby nam nie zjął. Odbierz telefon. Halo, tu Karol Stein, z kim rozmawiam? Z pewnością się słyszał pan o Państwowej Loterii Robotniczej, prawda? I zwycięzca Leo Gwizdek szuka mieszkania. A ja czasu chwilę na rozmowę z czatem. Wolę pewnie teraz nie będzie... No, też tak podejrzewam, Olek. Czytając, śpiewałem w głowie. Coś jak dłuższe życie każdej pralki to Calgon. Albo jak piwo, piwo. Z pewnością słyszał pan o Państwowej Loterii Robotniczej, prawda? Dobra, to już czytałem. Chcemy, żeby udzielił pan temu szczęściarzowi schronienia. Dlaczego tak pan zależy, kim jesteście? Jesteśmy życzliwymi ludźmi. Pan Gwizdek wkrótce będzie musiał zmierzyć się z tysiącem pokus. Za każdym rogiem czaić się będą bandyci i oszuści. Chcemy pomóc. Jak już się wprowadzi do pana budynku, musi go pan przekonać, aby zainwestował wygraną w naszą firmę. Nasza firma Rogi Kopyta zajmuje się rozwojem technik reprodukcji i chowu zwierząt hodowlanych. Pomagamy rolnikom zagospodarować każdą część ubitego zwierzęcia, nic się nie zmarnuje. Wysyłamy mięso do sklepów, skóry do szewców, ale z reszty robimy naszą firmową galaretę. Galaretę? O jest dobra, muszę dać jabłko, bo w ogóle mi się kończy czas. A, nie rozmawiałem jeszcze ze Szpakiem? Do wyrzucenia jeden... A nie, dobra, już rozmawiałem ze Szpakiem. Muszę tą wywłokę wyrzucić. Nie lubi pan galarety? Jakby to powiedzieć, ostrzegam pana. Każdego, kto stanie na naszej drodze, przerobimy na galaretę. Nasza galareta stanie się wkrótce zdaniem narodowym. Pana zdaniem jest przekonanie Leo Gwizdka, żeby przyszłość należy do naszej gazety. Gwizdek, tak. Nie mówiłem, kto wymyśla takie nazwiska, to jakieś niepoważne. Proszę przekonać go do inwestycji wygranej w Rogi i Kopyta. Jeśli się to panu uda, trzyma pan pokażną część tej sumy. Doskonale. Dobra, musimy wziąć Wywolwo, sprofilować. Ty, w którym jesteś w mieszkaniu? Mieszkanie numer 4. Wywolwo. Mężczyzna. Współlokatorzy. Mieszka samotnie. Zawód. Student. I cyk, jedziemy. Z raportem.
Ura, fajnie. Fajnie, 2800, bardzo dobry raport. Tygodniczne? A, jest, musiałem jej tam dać. Dobra, to czytaliśmy poprzednio, dopóki nie wczytałem gry. Z tym burakiem. O co chodzi? Rozmawiam o pieniądzach dla Patryka. Co myślisz o nauce Patryka? Powinienem dać mu na nią pieniądze? Sama nie wiem. Bardzo chcę się uczyć, ale z drugiej strony ciągle mówię o swojej dziewczynie i wolności słowa. Może dzięki pracy w końcu by wyrośnął, a nam przydałoby się dodatkowe pieniądze. Ale jego przeszłość, moje życie ułoży mi się lepiej niż tam. Dużo pieniędzy potrzebuje? Biedna Marta znów źle się czuje. Rozumiem, jeszcze o tym pomyślę. Daję jabłko. Jezu, jedno jabłko na cały tydzień. O co chodzi? Rozmawiaj o radiu. Kupiłeś radio? Wybrałem już nawet na nie miejsce. W twoim biurze. Kupiłem. Przestań suszyć mi głowę. No proszę, to twoje radio. Dziękuję. Dobra, bajki dla dzieci. Fajnie. Dowiedz się, czego chcę. Czego potrzebujesz, Anno? W domu jest bardzo zimno. Potrzebuję forelki. Co powiedzą mi zimno, jak żyjemy w tej zimnej piwnicy jak szczury. Dobrze, zajmę się tym. Mamy 24 godziny na kupienie forelki. Super. A, to jest ona. A nie, to Alojzy. Panie Alojzy, co tam? Rozmawiał. Mogą ciągnąć nasz wspólny skarb w szaroburych czasach, jedynym promieniem nadziei. Fajnie. Muszę tą wywłokę wyrzucić. Tylko nie pamiętam. No, wywłoki nie było w domu, oczywiście. Boże. Może wy Volvo byśmy okradli. O, jesteś ty! Stój! O co chodzi? Znalazłem środek nasenny. Dbanie o lokator to moja praca. Co dostaliśmy? Autorytet. Nie dostaliśmy w ogóle żadnych tych. Wraca. W ogóle idź stąd! No dobra, on śpi, nie będę mu wchodzić do mieszkania. Musimy... Następnym krokiem jest do domu. A, muszę znaleźć ten... Mieszkanie dla Gwizdka. Za 500. Czyli zwrócą nam się koszty wyremontu jednego mieszkania. W sumie nie głupie. W ogóle szkoda, że nie mogę wchodzić jak oni śpią. Na razie, Lokien, jeśli kiedykolwiek to usłyszysz. Jabłko, banana, czekolada, kukurydza. Ja to zrobię naleśniki. Kwinia. Z czekoladą, z kwiniami. Nie, ja dziś, o Jezu, jakie dzisiaj sobie zrobiłem śniadanie. Boże, jakie było dobre. Zrobiłem sobie, kolega mi przywiózł bacon z Smoked Bay, bacon z UK, z Anglii. I zrobiłem sobie, zgrillowałem ten bekon. Ubiłem sobie na to jajko, nie? Dwa. A tam trzy plasterki bekonu i do tego zrobiłem sobie grillowane szparagi. Obok na patelni grillowej. No po prostu... Tak mi było dobrze. No tak mi było dobrze z tym śniadaniem. Nie wiem, czy nie zrobię tego samego po streamie. Aczkolwiek naleśniki też muszę sobie zrobić. W ogóle pomyślałem, czy nie zacznę sobie robić śniadanie. Czy... w ogóle takich posiłków, tak żeby naleśniki do pracy sobie robić, czy coś, na przykład, nie wiem, i dżem brać. O lol, czeko dżem. Fuu, nie, czeko dżem to już jest paskudztwo. Brzoskwinie uwielbiam, ale brzoskwiniowy dżem po prostu też uwielbiam. Co jest? Też uwielbiam. Miłość na telefon. No bo... ja mam czas na zebranie pieniędzy. A muszę jeszcze tą cholerną forelkę kupić. Ja w ogóle chyba naprawdę kupię... Ja chyba ich pookradam. I posprzedaję. On idzie gdzieś tam. Niech idzie gdzieś tam. Zwinę mu też z domu bardzo dużo rzeczy. Muszę w ogóle też te mieszkania troszeczkę kamerami po ten... Mam jeszcze jedną trójkę. Idziesz z tego mieszkania, czy nie? Bo tak mamy tutaj mieszkanie, jest perfekcyjnie. Jeszcze tutaj możemy jedną kamerę wrzucić.
O, Alojzy wychodzi. O, ona coś chce od nas. Będziesz piła? O ty, ty. Dobra, jak coś chcesz, to chodź. Pogadajmy. Mam 29 godzin na... Mam 16 godzin przede wszystkim na kupienie farolki. Oni wyszli, muszę im z mieszkanie tam całe przetrzepać. O co chodzi? Dowiecie, czego chcę. O co chodzi? To bardzo delikatna i osobista sprawa. Można powiedzieć, że zajmuję się takimi sprawami zawodowo. Dużo myślałem i rozważam różne opcje. Mój były mąż, taki odważny, silny i śmiały, to on był tylko ze mną. A w fabryce broni, w której pracował, wszyscy wołali na niego dziurawy zad. To dlatego, że kiedyś opuścił ładowaną strzelbę i postrzelił się w tyłek. Dla niego to było tylko draśnięcie, które zagoiło się po tygodniu, ale potem znęcał się nade mną niemal każdego dnia przez następne pół roku. To smutne. Ale to nie wszystko. Poza tym w wypadku miał problemy... Ja dostałem to, czy straciłem? Bo zaczął panicznie bać się broni. Dlatego potrzebuję broni. To jedyny sposób, że mogę obronić się przed szaleństwem byłego męża. Mówi pani poważnie? Posiadanie broni jest zakazane. Moje życie jest w niebezpieczeństwie. Błagam pana. Nie mam pojęcia, gdzie mógłbym coś takiego kupić. Jestem przekonany, że dla pana to drobnostka. Ocali mnie pan? Ja zobaczę, co da się zrobić. 48 godzin na znalezienie broni. Fatal. Wywłoka wychodzi w ogóle z domu. Co, wywłoko? Wychodzisz czy nie? Jezu, dobra. Co ty chcesz? Ja chyba wiem, co ona mi powie. O co chodzi? Daj farelkę? Nie mam farelki. Jak mogę ci pomóc? Potrzebujesz 70... Dobra, masz. Dobra. Przeszypiemy całe mieszkanie w Volvo. Nowa dyrektywa jest jakaś. Posiadanie się zagranicznych leków, fajnie. I zabrania się posiadania ryby. Portmonetka. Zegarek kieszonkowy. Wspaniały zegarek. Pewnie będzie drogi. A, stop. Już jak tutaj jestem. Zaraz poczytam czat. I tak, jesteście na szczęście mało aktywni dzisiaj. Lol, czeka. A czego, że mnie zajebiesz? Broń jest przez... w paczce Dantona. O nie, to ja już... Nie, dobrze powiedział. Takie rzeczy po fakcie możesz, bo ja ja tą paczkę już oddałem. Tu rozgrzeszam, tylu razy zadałem to pytanie, skąd wziąć broń. A czy w ogóle można wziąć broń jeszcze z innego źródła jakiegoś? Czy nie? Oj, farelka. Dobra, to nie. Farelkę muszę kupić, bo przecież mnie przyświęci ta moja lepsza połówka. I przetrzepiemy mieszkanie tej. Handel. O! 6000! A farelka? 2500. O lol. Tak? Okej. Okay. Dobra. Stop. Ja muszę zamknąć drzwi. Sekunda. Dobra, ja włączę na mikrofon. Okej. Okay. Muszę ustalić sobie jakąś minimalną listę priorytetów na teraz. Przede wszystkim idziemy wyrzucić tę wywłokę stąd, więc musimy znaleźć coś na nią lub coś jej podłożyć. Zakazane jest posiadanie jabłek. Ja kupię jabłko, podrzucę jej to. Tak, to jest plan mój. Zakazane jest posiadanie jabłek, nie? Co jest? Dobra, przyjęto.
Bo co, nie można posiadać muzyki, płyt winylowych, nie można tańczyć, zakazane jest posiadanie broni, peszek. Ewentualnie dżinsy, napoje gazowane, książki, no i jabłka. Jabłka chyba będą na najtańsze. Stój. Czy dżinsy? Co to jest w ogóle? Płyta winylowa. Patrycznymi. 6000 dżinsy kosztują. No, pogięło kogoś. Dobra, kupujemy jabłuszko zielone i dzida do niej. No to... Dobra, to był hit. To był hit po prostu, co się wydarzyło. Dobra. Połóż. Ukradniemy reprodukcję, idziemy na maszkarę donieść i idziemy ją wypieprzyć z tego mieszkania. O, Marek będzie pił. Dobra. Co ja robię? Nie. Napisz raport. Obywatelka. Czekaj, czy ja ją już sprofilowałem ją? Ja muszę się zastanowić nad swoim życiem, bo po prostu nic nie ogarniam tego, co się dzieje. Czy ja ją sprofilowałem? Wygląda na to, że nie. Nie sprofilowałem jej! A dlaczego tego nie zrobiłem? O, telefon dzwoni. Dobra, kurde. Już. Brukicz się wyprowadził. I on pije. Jezu, ile się tutaj dzieje? Drwieżur, Karl. Tu George Danton. Dobra, czat. Chwila, dlaczego? Przecież on już grał, no chyba kupić. No to sorry, ja nie wiedziałem kiedy i jak daleko on zaszedł. On ma imię. On ma imię. No. Dobry wieczór, Karl. Tu George Anton. Skąd mam pan mój numer? Nasza organizacja ma przyjaciół w wielu miejscach. Nie chcę słyszeć ani słowa więcej, póki nie dowiem się, o jakiej organizacji mowa. Mam rodzinę, muszę wiedzieć, co próbujecie mnie wciągnąć. Spróbujemy sprawić, by świat stał się lepszym miejscem. Niestety z naszym obecnym rządem to niemożliwe, a jak sam wiesz, nasz rząd nie zamierza podać się do dymisji. Jak się nazywa wasza organizacja? Związek Zarozumiałych Rewolucjonistów. Nowe jutro. Skąd ten sarkazm, Karl? Przecież wiemy, czyż możemy zostać przyjaciółmi. Możesz zarobić u nas pieniądze, których tak desperacko potrzebujesz dla swojej rodziny. A co jeśli odrzucę tę propozycję? Powiadomię o wszystkim moje szefostwo. Obawiam się, że twoja odmowa może podskutować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla ciebie i dla mnie. Powtarzam, mam przyjaciół wszędzie. Widziałem, że ta gadka o lepszym jutrze ma jakieś drugie dno. Nie da się zrobić jajecznicy bez rozbijania jaj. Masz dzieci, więc wiesz, czym jest poświęcenie się dla przyszłych pokoleń. Tylko, że wy chcecie poświęcić kogoś innego, na przykład mnie. Niekoniecznie, od ciebie wymagam tylko zgody i gotowości do pomocy naszemu ruchowi. Widzę, że naprawdę nie mam żadnego wyboru. Czego ode mnie chcecie? Znajdź w swoim wspaniałym budynku mieszkanie dla jednego z naszych wiernych towarzyszy. Nazywa się Antoni Grubic. Anton Grubic. Zatrzyma się od ciebie na mniej więcej tydzień. Kurde, zapytaj o nagrodę. Ile mi płacicie? 3000. Dobra, spoko. Kim on jest? Anton jest bardzo ważny dla naszej organizacji. To specjalista od druku. Przygotuje ulotki krytykujące obecny rząd. Będziemy ci bardzo wdzięczni, jeśli go ukryjesz. Niedługo planujemy organizację strajków. Fabrycja potrzebuje tych ulotek, bez nich strajk się nie powiedzie. Rozmawiaj o kraju. Nie zamierzacie zmusić mnie do pomocy ruchowi rewolucyjnemu, to powiedz, jakie wasze spojrzenie na nasz kraj, żebym wiedział, w co się pakuje. A co to opowiadać? Przecież znasz to wszystko z własnego doświadczenia. Totalna kontrola nad obywatelami, niedorzeczne zakazy, brak wolności słowa. Jezu, jak szybko mówię. I co w zamian? Kartki na odzież, żywność, mydło. Nocami ludzie drżą. Czy to są nawet najmniejszy szelest, boją się, że ktoś przyjdzie i ich aresztuje. A donosy pisane przez członków rodzin najbliższych, według ciebie to normalne? A twoja praca, Karol, w jakim normalnym społeczeństwie uznano by ją za coś dopuszczalnego? Wykonuj pracę, którą mi przydzielono, nie mam innego wyboru. Zawsze jest jakiś wybór, pomóż nam, Karol. Nasze dzieci żyły w kraju, w którym nie trafią do więzienia poglądy. Zgódź się pomóc. Nawet nie mogę odmówić. Dobra. Profilujemy wywłokę.
Mieszkanie numer 2. Kobieta. Współlokatorzy Alojzy Szpak. Zawód. Nie pracuje. Jakoś nie zgadzały mi się właśnie myśli. Przyjęto. Napisz raport. Obywatelka Klara Jacqueline, zamieszkująca lokal numer 2. Złamała dyrektywę numer z 1 września i 40 numerek. Przynieśli tu zebrane materiały. Co ja zrobiłem? No hello. Czemu? Kurwa. Dobra, zrobimy to inaczej. O Jezu, ona jest tutaj. A podróżuje mi jabłko. O co chodzi? Dałem ci farelkę, czy nie? Czego potrzebujesz? Marina potrzebuje kolejnego syropu usuwającego obrzęk z płuc. Ale co? To ci się nie spodoba. Można go dostać wyłącznie nielegalnie, bo to lek importowany. Możesz go zdobyć? Marta ma obrzęknięte płuca, ale lekarze powiedzieli, że zostało jej tylko kilka tygodni życia. Nasze dziecko umiera. Zgódź się na lekarstwo. Zrobię co w mojej mocy, ale nie mogę to przechodzić granicy. Ukradnij czołgi, jeśli będzie trzeba. Trzeba ratować Martę za wszelką cenę. Jak nazywa się ten lek? Liebe Spirit. A oni mówią na jego czysty duch. No tak granicą szlacu się... Dobra. Zebrano dowody. Nie można być smutnym. Jak mogę ci pomóc? Czego potrzebujesz? Potrzebuję... No daj no. Ja ci dałem tą cholerną forelkę? Nie dałem ci forelki. Czemu nie mogę dać ci forelki? Ej, czemu nie mogę dać farelki? Przegrałem to zadanie! Minął mi czas na nie? I wydałem 2500 niepotrzebnie. Jest 12. Prośba Dantona. Opłata rachunków. Ciekawe, czy tutaj mam jeszcze ten zapis. To było z 10 godzin. Stop! Domowa atmosfera. Tak jest. Tak, i dlatego uaktywniło się nowe zadanie. Chodź tu. O co chodzi? Daj farelkę. Dobra, zaraz z tobą porozmawiam. Volvo się wyprowadza, my wbijamy do wywłoki, do mieszkania. Bo mam pomysł pewnie, jak to możemy zrobić. Tylko gdzie ja położyłem to... Gdzie ja schowałem to jabłko? Im. Nie rozmawiają. Tak jest. O nie! On miał jechać do pracy. Czytaj. Pieniądze na zakupy? Nie. Prośba Dantona. Ja pierdzielę. Nie idź spać! No nie! No chodź! No porozmawiaj ze mną! Porozmawiaj ze mną! Czemu mogłem z nią porozmawiać wtedy? Nie! Ja się nie zgadzam! Zakręcony. Chodź tu! Dobra, idź jedz. Mamy to.
wbijam na dół. Zapiszemy to sobie, włączając zadanie nowe. Dobra, to już... Alojzy, załatw mi lekarstwo. Jestem rozczarowany. Okazała się inna niż... Klara złamała mi serce, ale nie jestem w stanie jej wyrzucić. Proszę, niech mi pan pomoże. Dobra. Dziękuję za pomoc. Aha. Dobra, czyli będę musiał to przez tego kupca załatwić, tak jak to załatwiałem wcześniej. Nie smuć się, bo się wyeksmituje. Dobra. Z profilu, bo chyba jej w końcu nie sprofilowałem. Mam wrażenie, że robię to po raz trzeci dzisiaj. Okej, okay. I teraz tak. Jacqueline. Lokal numer 2. Naruszyła dyrektywę numer 40. Z dnia pierwszego. A to dlatego, że posiada jabłko. Dum, 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 dum. Co to chodzi? Jak mogę ci pomóc? Dobra, masz. Strach i... Ale przecież dałem ci. Tiruriru. Stop. Ostatni zryw. Okej. Okej. Do wyrzucenia jeden krok. 10 godzin zostało, żeby mu dać młodemu pieniądze. Miłość na telefon, rogi kopyta. Okej, muszę znaleźć jej pistolet. Ja bym ci w sumie dał te pieniądze. Ja wiem, jak zdobędziemy te pieniądze dla niego. Ale czego zakaz posiadania jabłek? O co chyba? Bo Jeansy Divina jeszcze nie rozumiem. No, co, stop, stop, nie ma, jakiego gadania nie ma? Zakręcony, haha, oja, lur, lur. Naj, naj, naj. Wiesz co, no takie... Tak sobie on to wymyślił, no, co ci mogę powiedzieć. O, oni patrzą... I jest jabłko! No było tu jabłko. Ona poszła chyba na dół. Przeszperamy jej też mieszkanko trochę. Zamontujemy jej ostatnią kamerkę. Jak ją... O, właśnie przegapiłem to, co chciałem wam pokazać. Jak ją tłuką tam. Jeszcze pałą pewnie przypierdzieli za chwilę. Tak jest, pałą, dobrze. O, łyżwy. Nóż bardzo ostry. Wrócił... Nie, gdzie? Gdzie? Tutaj masz iść. Tu! No, żeż ty debilu. A dobra, wraca już. Nie, zostaw to. Dobra, wyremontujmy mieszkanie na górze. Dobra, przeżyłeś. Rozmawia o aresztowaniu Klary. Klara została aresztowana. Nikomu nie można oszukiwać na tym przeklętym świecie. I pomyśl, że kupiłem dla nas bilety na tę wycieczkę statkiem. Myślę, że przyniosą panu więcej szczęścia niż mnie. Proszę je przyjąć. Nie chcę takiej bolesnej pamiątki. I jak ja je zaraz sprzedam, a najpierw przeszczepię ci mieszkanie. Bo zostało nam 4 godziny do wyrzucenia ze studiów. W sumie nie wiem. Chociaż nie będę mu dawał pieniędzy. To lekarstwo będzie mi w cholerę kosztowało. A chcę mu kupić jeszcze przecież ten. A chcę kupić mu jeszcze... broń dla tej, dla tej laski. Dobra, bo ostatni zryw mamy sporo. Rogi kopita. Muszę dwa mieszkania ogarnąć jeszcze. W sumie dla niego mam wszystko przygotowane. Klaser. Okej. Okay. I jeszcze ostatnie
Ostatnia rzecz. Dobra. Otrzymano nowy rachunek? Że wasz syn... Stop, co? Został wydalony z uczelni w związku z niepodstawionym czesnego. Skierowano go do pracy w kopalni numer 3, ministerstwo lokacji. Fajnie. Zabrania się rozmawiania o wojnie. Myślę, że zabranie się jeżdżenia czołgiem. Decyzja, nagroda, raport. Dostałem $250 za wyrzucenie. W ogóle czemu w komunistycznym kraju są dolary? Zasiedlenie. Andrzej... Ile to jest ludzi nowych? Fajnie. Można je sprzedać, ale te bilety chyba przydadzą się synowi. Tak? Ale to mówisz chyba, czy tak pozostajesz w niepewności? Dobra. 3000 dostaliśmy. Dobra, jest ten gamoń. Muszę zamontować mu jeszcze jedną kamerę, bo sobie go sprofilujemy bardzo szybko. Przede wszystkim. Jak to nie mam kamery? Dobra. Zdążę? Nie zdążę. Zdążę. Ma córka zachorowała i potrzebuje lekarstwa, którego nie da się u nas kupić. Ten lek nazywa się Liebe Spirit. Mógłby pan dla mnie załatwić? Rzadko ktoś o niego pyta, ale mam taki lek na liście. Kosztuje 15 tysięcy. A niech nie. Dobra. Moje uszanowanie. To teraz... To fajna ta produkcja. 5 tysięcy bilety, 5 tysięcy broszka. Sprzedajmy broszkę. Sprzedajmy broszkę, kupujemy broń. Chcę zobaczyć, co się wydarzy. Mamy jeszcze jakiś tam zapas. Chodź tu! No, rozmawiaj ze mną. Przyniosłem pani pistolet. Dziękuję. Obiecuję, że będę obchodziła się z nim ostrożnie. Nie mam pojęcia, ile to dla mnie znaczy, że tylko pan swoją reputację. Proszę to przyjąć, dzięki, czuję się bezpieczna. 1000 dostałem. No dobra, jakiś tam sens jest. Zapytaj, co się stało. Tato zawiesił mnie na uczelni i woli do pracy w kopalni. W kopalni. Nie chcę być górnikiem, tato. Spokojnie, będzie dobrze. Pomyśl tylko, przez rok zarobisz dość pieniędzy, żeby spłacić za całą swoją edukację. Nie myślałem tak o tym, ale trzeba jeszcze przeżyć ten rok. Choć jesteś młody, to jesteś już mężczyzną, więc przestań się mazać. Bądź silny. Dobrze, tato. Dam z siebie wszystko. No i dobrze wyszło. Dobra, potrzebuję też mieszkania nowego. Dla tego grał pizza, żeby to już też płynęło. Fajka, dobra, będziemy mieli pierwszą rzecz. Nie będziemy mieli pierwszej rzeczy! O, będziemy. Pierwsza informacja. Kilkoro nieznanych ubranych na biało osób dostało się na teren uniwersytetu i groźbami zmusiło profesora Mirosława Pepera do zapisania na tablicy uwłaczającego oświadczenia. Po incydencie profesor zrezygnował z pracy na uczelni i trafił do szpitala. Podczas próby ujęcia sprawców zginął 11 osób. Kurde. Astry, bilety są dla Klausa, by mógł uciec. No wiem, to już wiem. Co było zakazaną walutą za komuny? Dolary. Na sprzedaż w bramie lub piwnicy, a potem do Peweksu Baltony w Sopocie. Można sprzedać, ale to chyba... No nie, to Klausa to wiem. Klausa już... Klaus odszedł od nas. Znaczy odpłynął dokładnie. Klausa już z nami nie ma. Profesor Pepper, znany z przyjmowania łapówek wielu innych odrażających czynów, wreszcie zrobił coś godnego pochwału. Przyznał, że szkodził edukacji zamiast ją rozwijać. Precz z ludźmi wysyłającymi studentów, zadających niewygodne pytania na front. Dobra, to na razie sobie to zostawię. Co jest? O, coś chce ode mnie. Co chcesz ode mnie? Kogo ja w ogóle wziąłem? Tutaj w ogóle nie mam tego mieszkania, muszę... Przecież tutaj jak kamera to obejmuje, to tą kamerę mogę skasować. Będzie całe mieszkanie już jest oświetlone. No co tam?
Mam na imię Karl, jestem zarządcą tego budynku. Proszę przyjąć moje szczere podziękowania za przyjęcie mnie pod swój dach. Nazywam się Leo Gwizdek, spędzę tu kilka dni, podczas których będę załatwiał ważne sprawy. Co pan sprowadza do Helmer? Po raz pierwszy w moim długim, niełatwym życiu wypisało mi szczęście. Wygrałem w loterii robotniczej i przyjechałem na uroczystość i przekazanie nagrody. No fajnie. Rozmawiaj o loterii. Na co zamierza pan wydać pieniądz wygranej? To trudne pytanie. Niedawno spłonął dom mojej siostry, razem ze swoją rodziną mieszka blisko linii frontu. Chcę im pomóc i sprowadzić ich tutaj. Sam nie mam rodziny, moja rodzina to koledzy z pracy. Kupię sobie nowe buty robocze i skrzynkę na narzędzia. Nakupuję też prezentów dla siostrzeńców i siostrzenic. Znalazłem sklep, w którym można kupić miodowe koguciki i żurawinę z cukrem. Ble. Świetnie, pomysł, tylko też uwielbiam żurawinę. Tylko niech pan pamięta, że można kupić jedynie dwa opakowania na raz. Dwa opakowania to nic, przejdę się kilka razy. Tyle tam teraz barek z węglem, piękny widok. Czy to nie tak właśnie wygląda szczęście? No, fajnie. Dobra. Potrzebuję pana pomocy. Jutro muszę pójść do administracji i uroczyście wręczą mi tam nagrodę. Jestem prostym człowiekiem pracującym w fabryce, nigdy nie posiadam garnituru. O kurde. Telefon mi się rozładowuje. Dziecko nie umrze. Dziecko nie umrze. Kupiłem elegancki garnitur w sklepie z akcesoriami pogrzebowymi, ale nie mieli krawatów. W sklepie wielobranżowym też ich nie było. Czy pomoże mi pan znaleźć krawat? Obojętnie jaki, nie mam już chodzenia po sklepach. Zapłacę panu za fatygę. Krawat mi daj! Handel. O, przyszperam ci od razu mieszkanko. Rozmawiam o krawacie. Dla pana niebieski krawat. Pasuje? Właśnie czegoś takiego potrzebowałem, dzięki. 300. No i super. To jest też trochę słabe, że on nie reaguje na to. No trudno. Musimy jeszcze ten... to zrobić. Przepustka do fabryki. Okej. Okay. Widzieliście, co tam się dzieje? Ej, patrzcie! Przyszedł jej mąż. A co ona zrobiła? Czemu? Czemu oni się wyprowadzają? Czemu? Czemu oni się wyprowadzili? A ja ich nie sprofilowałem, ale i pienio... No, rozpłaczę się. Nie ma nic o telefonie w dialogu. Szybko! Szybko! Profilu lokatora. Rosa Ranek. Mieszkanie numer 3. Kobieta. Współlokatorzy. Marek Ranek. Ona jest kucharką na stołówce. Rosa. To jest zawsze $900 do przodu. Wyślij. Świetnie. Z profilu lokatora. Mieszkanie numer... Kurde, mieszkanie numer 3. Ranek, Marek. Mężczyzna, współlokatorzy. Rosa Ranek. Zawód. On sprzedaje... Pracownik archiwum, tak. I... I to, i to, i to. I wyślij. Świetnie, dobra, ów. Możemy wracać do pracy. Czy ja kupiłem mu ten krawat już? Jeszcze nie. Co? Co? Ale... Ale dla... Co? A z kim ty jesteś? Czemu wy się... W ogóle bym się z nim porozmawiał, czemu oni się wyprowadzili. Czemu oni się wyprowadzili? Telur? Zabija go? Nie zabija go właśnie. Kim ty kurwa jesteś? A nie, teraz go zauważyła chyba.
Patrzcie na to. Zabiła go. Nie wolno być smutną. Ja sobie nie sprofilowałem jej. Sorry, ale... z profil lokatora... Mieszkanie, nie. Ona, jak się nazywa ona? Mieszkanie numer 1. Tata, Noel. Mieszkanie numer 1, obywatelka. Dora. Współlokatorzy. Mieszka samotnie. I jest nauczycielką muzyki. I... kobietą jest. I wyślij to. O Jezu, lol. I ją zamknęli. Co tu się dzieje? I czemu straciłem głos? Kupiłeś krawat przecież. Dobra, ja muszę ochłonąć. Zabiłem w nie... Zgaduję, co się dzieje? Ja pierdzie. Co tu się wydarzyło dzisiaj? O Jezu. Tylko przyznając pytanie, stream potrwany dalej do 14, bo potem muszę kilka rzeczy zrobić. Jeszcze muszę ogarnąć trochę pokój. No wiem, że kupiłem krawat. Muszę dać mu krawat teraz. Muszę się skoncentrować po prostu na tym, co chcę zrobić, bo... Dobra, muszę Aloizego też w takim razie zrobić profil tego lekarza, bo zanim lekarz mi się wyprowadzi, to już w ogóle... Dobra, da mi krawat na razie, bo krawat może gdzieś tam wygaśnie. Potem idziemy sprofilować lekarza. No szybko. Dobra, to już z nim z tobą rozmawiałem o tym. Teraz tak, za chwilę wybierzemy sobie nowych lokatorów. I to już będą dla mnie nowe osoby, bo już ich wcześniej nie miałem. Dobra. Sprofiluj. Mieszkanie numer 2. Mężczyzna. Szpak Alojzy. Współlokatorzy. Samotnie. Lekarz. Zobaczcie w ogóle, jak nam mało tutaj zostało już tych. A też nie chcę profilować ich, jak mam mało dowodów, bo te pieniążki inaczej rosną. Przyjęto profil. Odejść od biurka. Dobra. To teraz tak. To mieszkanie było bardzo dobrze ogarnięte, więc je remontujemy. To mieszkanie trochę gorzej, ale... zasiedlenie. Ja miałem przyjąć... Grubica. Wynajmij. A, zegarek! Znaczy ten telefon. Odbierz telefon. Dziękuję, Karl. Wyślę pieniądze na twoje konto. Pomóż proszę towarzyszowi Grabicowi. Jego praca jest bardzo ważna. Pomagaj mu, ale również go szpieguj. Rozumiesz, o czym mówię? Tak, rozumiem. Nigdy z ciebie nie wątpiłem. Zadzwonię za kilka dni, żeby zapytać, jak ci idzie. Spoko. On przyszedł. To mieszkanie mam bardzo ładnie ogarnięte kamerami. Muszę kamerki też u doktora jeszcze poinstalować. Przyjechał ten Graubic. Raz, dwa, trzy. Nie, wejdź! Ale... Ty kurwa, Karel debilu! Na wejściu jedna. Tu jedną. On idzie odebrać nagrodę z loterii. Dobra, więc coś idzie robić. Nie będę z nim rozmawiał. Porozmawiamy z Graubicem. Mamy już prawie też... na upartego tam możemy już następnego dnia wziąć ten lekarstwo dla Marty. Ale poczekamy jeszcze chwilę. Mam na imię Karl, jestem zarządcą budynku. Grubic, miło pana poznać. Dowiedziałem się od naszych wspólnych przyjaciół, że jest pan jednym z najlepszych specjalistów od druku w okolicy. Chyba mnie pan z kimś pomylił, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli wspólnych znajomych. Oczywiście, konspiracje w ogóle, nie chciałem pana niepokoić. Nie wiem, o czym pan mówi. Rozmawiam o ważnym zadaniu. Na czym polega pana zadanie? O czym pan mówi? Jestem tylko przyjezdem, za kilka dni przenoszę się do budynku mieszkalnego klasy B. A ulotki, które pan... o to chodzi. To niewielkie zadanie, które postanowiłem zrealizować w domu. Może być pan spokojny, będę zakłócał spokojnym lokatorom. Fajnie. Zapytaj nowe jutro. Niech pan mi powie organizację, który pan wstąpił, czym się zajmuje, jakie ma, są jej cele. Gra chce cię zniszczyć, jak każda tego typu.
Miałeś ustawić kamerę na górze. A, wiem, no. Tylko to muszę... A, dobra, bo on wyszedł. Dziękuję, Telru. Nie ma żadnej organizacji, mój główny cel to dobrze odżywiać i wyrobić normy w pracy i w realizacji tych celów właśnie mi pan przeszkadza. No dobra, spalaj. Przyjmiemy sobie jeszcze kogoś. Zaraz zrobimy... Będziemy robili sobie casting na... Jezu, ciebie muszę też... Bo ta kamera już to jest zbędna. Ja tego typa z loterii przerwałem chyba poszukiwanie jego mieszkania. Przeszukajmy sobie jego mieszkanie na spokojnie. Nasz młody idzie do kopalni. Póki co mało interesujący człowiek. O, chyba tutaj dojechałem gdzieś i musiałem przerwać, bo tam się zaczęli strzelać. Mało ma tych informacji o sobie. Wieszaka nie ruszę. Dobra, on gdzieś jedzie, to jemu też tam... O! Nie zdążyłem po prostu tego zrobić poprzednio. Dobra, ostatnie miejsce, idziemy tutaj. Dobra, jest kupiec. Coś miałem od kupca załatwić. Stop. Śledź, grubica, robię to teraz. Muszę zrobić i dla Marty. Już ponad połowa, czy nie, jeszcze nie połowa. I namów, żeby zainwestował. 5000 dostanę za to. Za dużo zielonego było. O, Olek, teraz nie będę się rozpoznał. A czy inaczej, jakby... A, to... A, to dobra, to Emil był. Właśnie, dobra, inaczej, ja mam prośbę, żeby ten... jak chcecie, żebym was rozpoznawał, to zmieńcie, bo wy macie obaj pomarańczowy kolor u mnie. I ja tak jak patrzę wzrokowo na szybko, to ten. Więc albo Emil, albo Telur, zmieńcie kolor, jakbyście mogli. Bo ja wam chyba nie mogę zmienić. Zablokuj już znajomych. Wyklucz tymczasowo, zbanuj. Nie, mogę wam ewentualnie obrać moderatorów, jak bardzo chcecie. Coś chce... O, Leoś chce coś ode mnie. Zaraz z nim pogadamy. Ale przeszukajmy mieszkanie. Nasz synek wraca. Są tylko te trzy rzeczy do przeszukania. Wszyscy grają w tenisa w tym kraju. Proszę, Boże. Dobra, tu jest jeszcze trochę rzeczy do... Muszę też to poczytać. Ryba! Dobra. Już to wraca... Alojzy Szpak wrócił. I Graubic też wrócił. Zdążę? Nie zdążę? Już! A tam jest jeszcze ten. Jeszcze jedna rzecz jest do ogarnięcia. Nie śpij. Rozmawiaj ze mną. Telur na zielono. O, fioletowy był... A, fioletowy to ma rakia. Dobra, cynamonowy ten. Telur, bo ja znikłem... A, ty się pojawiłeś. Okej, dobra, czyli tak. Telur, jesteś na zielono. Na pewno się mylił z Olkiem. Fioletowego nie bierzcie, bo na fioletowo jest też... Ania, Marta, ktoś tam jeszcze jest też na fioletowo i też ten fioletowy mi się za chwilę będzie... Dobra, co chcesz? Potrzebuję pańskiej rady. Mam mętlik w głowie, odebrałem dzisiaj pieniądze i nie wiem, co powinien z nimi zrobić. Proszę mi doradzić, na co powinien wydać te pieniądze.
Inwestycja w rozwój gospodarstw owocowo-jagodowych. Jezu, ja to kiedyś wybiorę po prostu te opcje. Chcę zobaczyć. Inwestycja w rozwój hodowli bydła, w obcą walutę. Dobra. Nie muszę panu mówić, że mamy w kraju kryzys żywnościowy. Jestem przekonany, że inwestycja w produkcję żywności przyniesie duże zyski. Podobno zakład Rogi i Kopyta planuje wdrożenie bezodpadowej linii produkcyjnej. Mięso będzie sprzedawane, a cała reszta pójdzie na galaretę. Galaretę? Tak, chcę, żeby galaretę stała się naszym daniem narodowym. Jest pan pewien, że to dobry pomysł? Zajebisty. Oczywiście, galaretę z pewnością stanie się kiedyś naszym daniem narodowym. Świetnie. Dostaliśmy w opór pie... Wywrotowcu. Dobra. Idzie spać. Ten się wyprowadził. Okej. Okay. A, ty kamery mogę ci pomontować. Co? Obywatel Marek Ranek poinformował nas o prośbie przekupstwa urzędnika państwowego. Uzyskaliście nielegalnym dostępem do dokumentów Klausa Schimmera. O, ty kurwa padalcu. Ty mendo. Ty wywrotowy śmie... O... A, niech się tu wprowadzi. W związku z niedawnymi zajściami na uniwersytecie został on zamknięty decyzją ministra porządku. Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni, część studentów wysłano do obozów pracy, a reszta do walki na froncie. Towarzysze, ta odrażająca decyzja przypomina nas wielkim smutkiem. Tudora Noel, w więzieniu jest mi lepiej niż z moim mężem, jestem szczęśliwa i nigdy nie zapomnę, jak bardzo im pan pomógł. Zanim moje konto zostało zawieszone, przydałam panu wszystkie swoje oszczędności, jest pan dobrym człowiekiem. A, dostaliśmy 7 tysięcy. Bo mieliśmy 14, 3 poszło na rachunek, to 7 dostaliśmy. 7. Nice. Dzięki, Dora. To opłacało się kupić ten, bo za ten pistolet dostaliśmy łącznie w takim razie 8 tysięcy. Dobra, robimy konkurs. Kogo bierzemy do mieszkania numer... Raz, dwa, trzy, cztery? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To będą parzyste, to będzie czwarte mieszkanie. A, twa remont, fajnie. Zasiedlenie. Dobra, skupcie się na tym. Różowy chyba wolny. Placebo, teraz masz taki sam... O, telur, bardzo dobry kolor. Co by mnie uraził uczuć. Dobra. Telur, doskonały kolor masz teraz. Placebo, masz taki sam kolor jak telur. Placebo, wróć na ten zielony, na którym byłeś, proszę. Znaczy, o, różowy może zostać. Dobra, wybieramy pracownika. Mamy... Nie pracuje. Andrzej Rotar. Potrzebuje mieszkania na okres, jaki pozostał do wiosennego poboru. Prawdopodobnie żołnierz, wiek 21 lat. Małgorzata Zauer. Zauer. Szuka cichego mieszkania w domu bez dzieci, w którego pobliżu nie ma placów zabaw ani parków dla psów. Doskonale ją rozumiem. Słodko wygląda w ogóle. 60 lat, bibliotekarka. Operatorka taśmy produkcyjnej, wiek 43. Rowena Petrak. Chce wynająć mieszkanie w pobliżu fabryki. Planuje dłuższy pobyt. Mamy... W ogóle jakoś więcej ich było. O, to Zauer mnie za... Serio? Ale dobra, Telur, to już takich rzeczy nie musisz mi mówić, że ona może mnie zabić. Ale będę na nią uważał w takim razie. O, tego akurat nie wiedziałem. Ja, czy inaczej, ja mniej więcej do tego momentu doszedłem w swojej grze poprzedniej. Tu, w tym miejscu jestem. Co teraz? Dobra, to Zauer wezmę później. Pamiętaj o tego Rotara. Ja bym... Ona zawsze coś... one coś zawsze mają za uszami. Może, ale nie powiem jak. Okej, dobra. To bierzemy Zauer. Jak są dwa głosy na bibliotekarę, to... Dobra. Podejrzany... O, dobra, wprowadza się. Ona ma całe mieszkanie już ogarnięte. On tu śpi? Tak, on śpi, dobra. Muszę też temu... te kamery pomontować. Okej. Dobra, on też śpi. Czy jest ktoś u mnie, kto nie został jeszcze sprofilowany i mieszka? Ty nie zostałeś sprofilowany. Zabrania się przechowania żarówek. Przyjęto. Rachunki. Czysto. Przyjęto. Alojzy jest. Tego grobica nie ma. Gwizdek już został w ten wysup... No nie zrobiłem tego! Profilu na gwizdka. Kurde.
Półtora kafla mi gdzieś uciekło. On czyta. Nie czytaj. Przestań czytać. W ogóle... Nie pamiętam, jakie to są kamery zamontowane. Muszę wszędzie trójki pomontować. To na pewno jest dwójka. Dobra, porozmawiajmy z nią. Kurde, a ten gwizdek miał chyba taki profil w miarę ciekawy. Tam z $1700 było. Florek. 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 Dobra, może być tak. Ja wiem, bo pisałeś. Nie wracaj do wcześniejszych rozmów. Ale co? Ja wiem, bo pis... Do jakich rozmów mam nie wracać? Siema Florek, witam cię po raz pierwszy na moim kanale prawdopodobnie. I... dziękuję ci za... za followa. Witam cię serdecznie. Rozgość się z chłopakami. Bo chyba Kamila, nie wiem, czy Kamila jest, czy już poszła. Przedstaw się. Mam na imię Karol i jestem zarządcą budynku. Dzień dobry, towarzyszu Karol Stein. Jestem Małgorzata Zoyer, bibliotekarka. Spotkaliśmy się około 10 lat temu. Pracowałem w bibliotece 42 korpusu edukacyjnego. Pewnie mnie pan nie pamięta, ale za to ja mam bardzo dobrą pamięć do twarzy. Miło mi panią poznać. Rzeczywiście, uczyłem się w 42 korpusie. Mam nadzieję, że będzie się pani u nas dobrze mieszkało. Z pewnością, jeśli tylko będzie czysto i cicho. I żadnych dzieci. Ale ja mam dzieci. Dobra. O, mój kumpel. Czemu mój kumpel gra w cywilizację, jak on jest w Korei? Dobra, ona sobie idzie. Od razu mieszkanie jej przeszukamy. I temu szpakowi musimy też tę kamerę pomontować. Możemy zmienić jeszcze jednego w ogóle lokatora. Na dwójkę. Na wszystkich możemy chyba. Jakaś nowa dyrektywa jest. Zabranie się noszenia niebieskich krawatów. No to... Fajnie. Dobra, co tu możemy jeszcze ten... Grzebień. W ogóle powinien być w pracy teraz. Jak przyszedłem do roboty. Dziękuję. W sumie mogłem jej buchnąć ten alkohol. Alois wyszedł. Ten grobic wyszedł. Muszę przeszukać mu jeszcze jedną rzecz, zanim go... zanim go sprofiluję. Whisky. W ogóle jakaś alkoholiczką chyba jest. Whisky też jej zabiorę. Czemu ja kradnę tylko alkohol tym ludziom? Jak prawdziwej natury człowieka się nie oszuka. Dobra. Teraz bijamy tu... leki dla Marty możemy kupić. Zaraz to zrobimy. I zamontujemy mu kamery. Dobra. Co? Dlaczego? O nie, znowu się robi to samo, co poprzednio? Jakim cudem? Co tu się wydarzyło? Paszport jej zabierz. Ej, ale jak to... Kto wezwał? Jak ta policja do mnie... Dlaczego oni przyjechali? Czemu paszport mam jej zabrać? W sensie to coś zmieni? Dobra, mamy lekarstwo. O lol. Ej, pewnie lokator widział cię... No w łamie. Ale co, on mogę tak robić? No mijał mi ten szpak jak ten. Daj lekarstwo. Przyniosłem lek dla Marty, złożyłem, zdobyłem Liber Spirit, a nie patrz, przyniosłem czystego ducha. Naprawdę? Przepraszam, Karol, myślałem, myliłem się co do ciebie.
Nasza córeczka wreszcie wyzdrowieje. Muszę jak najszybciej podać jej ten lek. Dobra. Ja muszę na chwilę zrzucić do paska, odpisać koledze na Facebooku. Czekaj. Już kończę, bo kolega z pracy do mnie napisał w jednej sprawie. Dobra, wracamy do gry. Nie wiem, zgaduję, żeby nie uciekła. 15k za lekarstwo, lol. Pewnie lokator... No to... Dobra, zabiorę jej ten paszport w takim razie, zobaczymy co się wydarzy. Tak, oddaję mi to. Ona dostanie lekarstwo. Dobra, niech sobie pije to lekarstwo. Dobra, temu Graubicowi robimy profil. Ale myślałem, że już zaczyna się robić to samo, co zrobiło się poprzednio. Że znowu ktoś przyjeżdża i mnie zabija. Nie wiem dlaczego, czy mnie zabierają. Mieszka samotnie. Zawód. Technik drukarski. Wyślij. Z profilu lokatora. Ciebie. Typowa starsza pani. Mieszkanie numer 4. Z lokatorem mieszka samotnie. Kobieta. Zawód. Bibliotekarka. W sumie. Mieszka samotnie, zaznaczyłem. Kobieta. Dobra, wyślij. Poszedł profil. Wrócił szpaku. Dobra, mogę w sumie teraz iść walnąć ten. Albo wiecie co, może przekroczyłem jakiś limit kradzieży i lokatorzy zaczęli się burzyć i wysyłać mi ten... W sumie nie chcę pukać. Znaczy zapukałem, nikogo nie było, więc mogę wejść. Gdzie oni koło łóżka gdzieś trzymają, to zazwyczaj. I może tak to się wydarzyło. O nie, ona wraca. Kradnij. Dobra. Podejrzany. Śledź. No to śledzę go cały czas. Zrobiłem jego profil, sporządziłem, wysłałem. To jest wszystko poprzyjmowane. Dobra, no nie ma. Dude. Zarazowany z tym paszportem. Okej, dobra. Trudno. Znaczy nie wiem, no... Wiem, że na przykład jakbym tym branką pewnie ukradł paszport czy coś, musiałem załatwić jakieś dokumenty. To mogę te mniejsze kamery zamontować, programowe. Dobra, jedną trójkę. Mam tych punktów cholerę. Dobra, tu ogarnięty. Nie wiem, co ci jest. Dobra, wybierzmy sobie nowego lokatora. Mieszkanie numer 3. Co bierzemy? Żołnierza czy Rowenę? Może jakiegoś faceta dla ten, dla równowagi. Będziemy... Chociaż nie, mamy tylko jedną kobietę. To dla jakiej równowagi? To bierzemy laskę. Bierzemy. O! Co byś chciał? Nie zniosę tego dłużej, tato. Jeszcze jeden dzień w kopalni się powieszę. I co w związku z tym, że zamierzasz zrobić? Chcę wyjechać z kraju, tato. Jeśli zostanę tu dłużej, to w końcu zatracę człowieczeństwo.
Gdzieś czytałem, możesz mi Telur potwierdzić lub nie, że jeśli jego się wyśle, bo ja go wysłałem już w poprzedniej swojej grze do Korei, to on tam ginie chyba. Czuję się, jak z każdym dniem zrobię się coraz głupszy, nie widzę żadnego sposobu, żeby temu zapobiec. Dokąd chcesz jechać? Zamiast pracy mówił, że w Borei Północnej potrzebują specjalistów takich jak ja. Profil idealnie zgadza się z tym, czego uczyłem się na uniwersytecie. Mogłem dokończyć naukę i znaleźć tam dobrą pracę. Północna? Na pewno nie chodziło o Boreę Południową? A to nie to samo? Mój ty biedny górniku. Szkoda, że nie uczyli się na tym uniwersytecie geografii. Borea Północna i Południowa są jak zupełnie dwie różne planety. Rowena Ravenclaw. To nie jest zabawne, tato. W porządku, ile pieniędzy potrzebujesz? 10 tysięcy. Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, tato, jesteś świetny. Oj, ale bardzo szybko chce te pieniądze zdobyć on. Dobra, jej zamontujemy te kamery, jak sobie pójdzie do pracy. Musimy też temu. Aloizemu to wcisnąć. Ej, dobra, co z tym synem? Wysyłamy go czy nie? Czaty, które grały. Idzie jeść, dobra. Ja mu wbiję do mieszkania w tym czasie. Ale zobaczcie, wcześniej też wbiłem do lokatorów, wiecie, tak po prostu. I nie było lipy. Też muszę pomontować kamery. O, idź do pracy. Super. Idealnie. A dostałem tą dwójkę. Aaa, telefon! Nowa dyrektora. No, odbierz. Nie doszedłem do tego momentu. Może wyślij. Odbierz telefon. Oho. Anton Grubic, zdrajca ojczyzny przez cały tydzień mieszkał pod waszym dachem. Choć jest naszym agentem rozpracowującym ruch rewolucyjny, to zostanie ukarany za powodzi. Waszym zadaniem jest obserwacja i raportowanie wszystkiego, co dzieje się w waszym budynku. Jeśli tego nie robicie, to znaczy, że jesteście zdrajcą lub że śpicie na posterunku. To niedopuszczalne, zostaniecie ukarani grzywną. 2000 i 1000. Otrzymano nową wiadomość. A! Ty! Kolega! Pracuje pan dla rządu? Oczywiście, że pracuje dla rządu. Tak, każdy obywatel, który pracuje na rzecz pomyślności naszego wspaniałego kraju. Ma na myśli... Oszukał pan Dantona i jego organizację. Co też panu mówi? Jestem tylko technikiem z drukarni. Nawet jeśli coś tu się dzieje, to nie powinno to pana interesować. Niech pan teraz zostaje w spokoju. Ja bym go wsypał. Zapytaj, czego potrzebuje. Aby dokończyć zlecenie, które wziąłem do domu, mam bardzo mało czasu, więc nie mogę nawet o chwilę opuścić mieszkania. Gdzie teraz idziesz? Byłem wdzięczny, gdyby przyniósł pan nożyczki i farbę. Zobacz, co da się zrobić. 36 godzin. Dobra. Wiadomość dostaliśmy. Tudora Noel, dobra. Wybory. Podjęliśmy decyzję. Za ciebie musisz tylko przenieść tę kartę do centrali wyborczej. Wybora to farsa, ten świstek jest wartele za kawałek zużytego papieru toaletowego. Niech pan nie bije żony. No nie będę bił. Dobra. A tutaj już... No i profil zrobiłem, jego zrobiłem. Całkiem cenne. Dobra, nie będziemy jej tego zabierali. Alojzy... A dobra, już masz kamerę w sumie zamontowaną. Tak, kamerka. I... jeszcze jedna kamera? Muszę tu przeszukać te cztery miejsca. Przyszedł ten? Nie przyszedł. Dobra, czyli Telur chyba tylko się wypowiedział, żeby go wysłać do tej Borei. Ktoś jakiś ma inny pomysł na niego?
pusto. Muszę krzesło zawsze. Dobra. I chyba przyszedł kupiec, z tego co widziałem. Dobra, jest kupiec. Teraz tak, skąd wziąć nożyczki i farbę? Muszę u niego pewnie kupić. Handel. Nożyczki, spoko. A farba? Ty no jaja, nie ma farby. Skąd ja mam wziąć mu farbę? Daj farbę, daj no... Nie mam farby. Kurde. Ej, dobra. A ja wierzę, że ona się zostawi za karę i będziesz miał spokój. Nie, nie, ja już go wysłałem. Jest spoko, w sensie go wysłać. Tylko nie wiem, co się dzieje dalej. Dobra, skąd mam znaleźć farbę? Telur? Czy mogliśmy tam, nie wiem, pogooglować trochę? Synu. Dobra, zrobimy profil tej naszej jednej. Laseczki. Musimy odbić się troszeczkę od dna finansowego. Mam te bilety w sumie jeszcze do sprzedania. Obywatelka Rewona Petrak, kobieta, zamieszkująca lokal numer 3. Samotnie mieszkająca, operatorka taśmy. I zaszantażujemy ją za... Walczą równie kobiet mężczyzn, nowoczesna kobieta. W sumie ja bym ją poszantażował. Szantaż. Do. Roweny Petrak. Tylko nie musi iść, że szantażuje kogoś walczącego o równouprawnienie kobiet, bo przecież... Dobra, nie może mieć ryby w mieszkaniu. 651. Z dnia 7 września. 2000. No jeśli. Dostałeś to? Ten Alojzy w ogóle, jak długo już u nas ten mieszka. Otrzymano nową wiadomość. Inwestycja w rogi kopyta była wielkim błędem, firma zbankrutowała, a ja straciłem wszystkie pieniądze. Mam za to teraz 2 tony galarety. Próbowałem ją sprzedać i wrzucili mnie z fabryki za handel. Zrenowował mi pan życie, chciałbym pana wypchać tą całą galaretą. Leo Gwizdek. No, sorry, ale ja dostałem pieniądze za to. Lokator zignorował list. No chyba sobie żartujesz. Stop. Wait, co? Jeszcze raz. Może... Curuchna ma farbę. Ze szkoły? Plakatówka na przykład swoje lokum. Jakby w komunie można było wrzucać. Serio? Mam gdzieś tu farbę? No zapierdzielaj tu. Nie ma, mamy zegarek. Go posprzedawał... I tak po prostu nie mam co robić. O, farba. Dzięki. Ty, grobic. W ogóle taka fajna. Bardzo mi się podoba ten beholder. Potrzebowałem od niego odpocząć wtedy, bo mi wkurzył strasznie, ale... Żywot twórcy?
Prosimy, będę wdzięczny, gdy przyniósł. Daj farbę. Okej, okay, daj nożyczki. Dziękuję, tylko mi się wydaje, że są jakieś dziwne. Dobra. Aha, teraz będzie, żeby trzeba go stąd... Nie czytaj książek, no. Całą rodzinę swoją eksmituję. A właśnie, bo zastanawiam się, co by się stało, gdybym rodzinę eksmitował. Odbierz telefon. Dzień dobry, Karol. Masz dla mnie informację? Grobi zrobił ze mnie... Pracuję dla rządu. Wasz człowiek okazał się sabotażystą. Nie wydrukował ulotek? O nie, ulotki wydrukował, tylko raczej się wam nie spodoba. Gdybyście zgodnie z planem wyrozowali wśród protestujących, stalibyście się pośmiewiskiem. Dobrze mi pan to o tym powiedział. Nie zdradzaj mu, że wszystko wiemy, musi dokończyć swoją pracę. Na twoje konto powinny wpłynąć pieniądze. 1500, no dobra. Może być. Potrzebujemy 3000. Mogę zasiedlić mieszkanie jeszcze. Ciekawe, za ile mogę sprzedać ten paszport. O! O! No dobra, no. Czy ja... Dobra, zrobiłem jego profil, wysłałem. Nie chcesz ze mną rozmawiać, ale to porozmawiasz ze mną. Chodź tu. W burze. Nie? To nie, dobra. To już remontujemy sobie mieszkanko, wbijamy tam z kimś nowym. Zostaną tylko on. Mamy nowych tych, nowych lokatorów. Przygotowane z kamerami, ze wszystkim elegancko. Idę robić obiad. Smacznego. Dostajesz achievement. Tak, za eksmitowanie kogoś ze swojej rodziny? Fajnie. Zrobimy to. Ten z laską chodzi? W ogóle ciekawe, kiedy one coś ode mnie będą chciały. Przedstaw się. Zarządca budynku, Andrzej Rotar. Oczekuje na powołanie do służby. Jest pan ochotnikiem? Tak jest. Aha, fajnie, pogadaliśmy. Dobra, bo to przestaje być zabawne. Gdzie jest ten? Gdzie jest kupiec? Bo jak mamy go wysłać w dalekie kraje, to muszę trochę trochę pohandlować. Czy jest ktoś, kogo mógłbym tu jeszcze... Tu już jest wszystko, tu już jest wszystko, tu już jest wszystko. O! Dobra, to już jakby nam się nie spodobał, to możemy go tam szybko... No, fajnie. Handel. A co robisz w ogóle, Emil? Jak wrócisz, to napisz. Napiszcie mu, żeby napisał, co robi na obiad. Proszę. Za stówkę ten paszport. Tak, nie tak najgorzej. Kamera jedynka za 150. Nieźle. Dobra. Tych biletów... W sumie mam całkiem niezłą sytuację, jeśli chodzi o te kamery, więc ja sobie pokupuję... 2, 3, 4... 6. A ten sposób wymyśliłem na ten, na poprzednie grałem. I... Paszport! I ten paszport się opłacił! Lol. O! Ale miałeś, masz zakaz, nie lubię grasz. Dobra, gdzie jest młody? I weź stąd wejść, bo chcecie zdenuncjować. Stagmacja. Oj! Aaaa! Zamieszki! RIP! O Jezu, co to się dzieje? Ej, kto to był? Anna Stein? Anna nie ży... Moja żona nie żyje! Moją żonę! Say what?
Ej! Anna! Młody, spierdzielaj do tej Borei i ten. Daj bilety? Nie dałeś mi, dlaczego nie dałeś mnie? Nie krzycz, nie mam pieniędzy, mam ci bilety. Na podróż statkiem możecie płynąć kiedy tylko zostać, tylko od was zależy, co się na ląd w tym kraju. Dziękuję za to. O! Był pyszny, dzisiaj bawiłem się. Mała poczę zrobić. Ej! Gdzie jest moja żona? Ja przejrzę sobie osiągnięcia, ale czy... ale... dlaczego moja żona zginęła? Jest achievement, że cała rodzina Karla żyje. To mogłem ją jakoś uchronić od tej śmierci, ale ja... czekajcie chwilę. Ej, dobra. Czemu moja żona zginęła? Jestem zawiedziony, nie zrobię achievementu. A starałem się zrobić achievement. Jak... czy to jest losowość? Czy ona ma zaprogramowane, że ona... jak bardzo mogę się cofnąć w czasie? Wabank. 13:29. Która jest godzina w ogóle? To jest 40 minut temu save, a to są 20 minut temu zapisy. Żywot twórcy... a, to jak dawałem temu Grobicowi te rzeczy. Dobra, ja chyba takiego nic powalającego nie zrobiłem po drodze, nie? Przez te 20 minut ostatnie. Losowość, no. Ale to ciekawe, czy to jest losowość, która już jest wbita w grę w tym momencie? W ogóle... żywotstwórca... aha, dostałem dopiero to zadanie. Dobra. Było fajnie. Tutaj były te farby chyba. A, bo ja... całe to mieszkanie ogarnąłem. Czy ty poszłaś do pracy? Ja! Zajrzyj najpierw tam. Dobra. Przyspramy i to mieszkanie. Wyślemy też Patryka, jak wróci. Muszę z nią pogadać w ogóle. Spieszmy się kochać NPC-ów, tak szybko giną w tej grze. Kurde.
Nie no, matki nie wyślę się z nim. Ej, nie, dobra, jestem naprawdę w ciężkim szoku. Muszę też kamery pomontować. W ogóle nie mogę tu chyba zapisywać gry, nie? Sam. On się zapisuje. Okej. Szukałem. Jest handlarz. Kurde, no gdzie są te rzeczy? Oho, Ravenna wraca. Kurde. Czyli idziesz na dół czy na górę? Przejdź na górę! Dobra. Handel. Kup nożyczki. Sprzedaj tą reprodukcję szczęsną. Ty, stój! Jestem w ciężkim szoku autentycznie. Dobra. Czyta... Odbierz telefon. Dobra, to jest ten. Pracuję dla rządu. No. Bo chcę wyjechać za granicę. Tak, powiedziałem, bardzo się przejął tym, że musi prosić naukę. Ma pomyśl, boli mi serce, jeszcze zabiją go na granicę, mój biedny chłopczyk, zastrzelą go jak psa. Próbowałem wbić to z głowy, ale nie chciał mnie słuchać. Dobra. Czytasz. No. Daj bilety. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Ale tutaj było więcej rzeczy poprzednio. Matka nie pojedzie z nim do Borei. Już chyba mówiłem to. Dobra. Nie mam żadnych zadań. Dziwne. Nasz syn wyjeżdża. Kurde. Dobra, trudno. No, najwyżej jak zginie, to zginie. No. Kiedyś zrobię achievement w tej grze. Ty się nie wypuszczaj w ogóle z domu nigdzie. Nigdzie nie idź. Dobra, ten tutaj wchodzi. Idzie spać. Dobra, było fajnie. Pogadaliśmy sobie. Ty jesteś opisana, ty jeszcze nie. A ten szantaż mi wtedy nie wyszedł z nią. No to nie będę też, nie będę już też szantażował. Nowa wiadomość otrzymana. Tato, nie, tu nie ma kolejek. Co? A, jestem na miejscu, pomysł z biletami świetnie się sprawdził, to jest istny raj. Mają nawet ananasy. Przejrzajcie, pomogę wam, wasz niedoszły górnik. Dobra, fajnie. Ty idziesz sobie, no to idź sobie. Po co ci ty? Po to są naciwki, żeby gry kilka razy w różny sposób przychodzić. No. No, 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 to się zgadza. Dobra, daj no mnie ten zegarek. Oj?
Czy ja mogę do kogoś zadzwonić? Informacja. Aha. No, sorry. Dobra. Przede wszystkim to montujemy jej kamery. Anna, szczęście. Anna, siedź w domu, na żadne zakupy. Ty się nawet nie próbuj ruszać stąd. Nie! No ej, nie. Nie mogę z nią porozmawiać nawet. No zobaczcie, znowu w tym samym miejscu. RIP. No zobaczcie. No i co? Jak ja to mogę powstrzymać? Nie, dobra, ja to googluję. No to... No, beholder Anna jest ten... Anna died for no reason. I'm trying to beat the game of pay for Martin Medicine and Patrick University Debt. You must have told Danton that Anton. A, to jest konsekwencja wyboru. Jak dzwoni do nas ten. Jak dzwoni do nas Danton z informacją o tym i te zamieszki wybuchają wtedy, kiedy mówi się, że on jest podwójnym, że jest podwójnym agentem. I dlatego są zamieszki. Ej, zaciął się stream, czy o co chodzi? Była zwiecha streamu? Dobra. Ale to nawet bym się nie spodziewał, kurczę, że ten wybór akurat poskutkuje w ten sposób. W ogóle zacina się stream, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy mi na telefonie, czy wam też się zacina. Dobra, jeszcze raz, co ja miałem tutaj zrobić? Po kolei. Farby. Farba jest tu. Dobra. Ona poszła do pracy, musimy jej mieszkanie tam przy ten. Kamerę porobić i tak dalej. A, musimy syna też wysłać. Kurde, syna nie ocalę chyba wysyłając go do Korei, wiecie, tak teraz... Tak teraz myślę i cały ten misterny plan w pizdu pójdzie. Działa zacnie, panie pierwszy, no dobra, czyli... Czyli to u mnie telefon mój coś ten. Kurde, bo teraz nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić tak naprawdę, bo... Co ja mogę go zostawić w kopalni, tylko boję się, że on w tej kopalni zginie. A chcę przejść... Chcę ich ocalić wszystkich. Ale boję się, że jest to już niewykonalne, bo nie zapłaciłem za jego uniwersytet. Nasiona, kujna i szpinak. Nie wiem, co to są te nasiona, a szpinak propsuje. Szpinak jest... O Jezu. Tak lubi zielone warzywa. O, dobra, wrócił. Dobra, to muszę te nożyczki dać.
piję, pijak. Dobra, ja sobie za chwilę znowu pogoogluję trochę. Rozmawiaj. Sekunda, Danton. Beholder. Jak to? Patryk. Patryk. Co? Co? Dobra, teraz przeczytałem. Okej. Ej, bez sensu to jest. Nie mogę wysłać. Jak go wyślę, to on zginie. Dobrze pamiętałem. Poza tym nie wiem, czy już go nie podpisałem na niego trochę wyroku śmierci właśnie tym, żeby. Że nie zapłaciłem za niego uniwersytet. A u lekarza 2500. W październiku robiłem, ale taki. A, dobra, bo o czymś rozmawiacie. Przecież to nie jedzenie. Bez mięska. No to. Ej, nie, bez przesady, nie trzeba mieć mięsa w każdym posiłku. Ej, dobra, co robimy? Bo boję się, że nie uda mi się utrzymać całej rodziny w komplecie, więc w sumie ten achievement mi nie, tak i tak nie wpadnie. Jego bym wysłał do kraju, Anna zginie, zostaniemy sami z Martą, a wtedy w następnym tym, a wtedy w następnej grze bym po prostu sobie już sam pewnie tą rodzinę starał się uchronić za wszelką cenę. Gra jak leci, może już teraz wszystkiego nie wykonasz. Trzeba, ale trzeba co? Trzeba ochronić rodzinę? W ogóle miałem grać do 14. Właśnie zaraz koniec streamu jest. No ja zauważyłem, że mam tak raz na 2-3 dni. Nie najlepiej. Kurde. Kurde. Nie zostawię samotnym ojcem, żadne trudno, może syn jakoś przeżyje. No właśnie, dobra. Nie przegapię jutrzejszej gazety. No dobra, nie przegapię. Jestem ciekaw, co się wydarzy. Dobra, zbieraj te fanty. W sumie mogę mu wyczyścić mieszkanie całe, teraz jak tam byłem. Tak na dobrą sprawę.
Jak on był w pracy, zamiast być u niej. Tak się wyprowadza. Dlatego no trochę by było. I sobie mogą jeszcze go zaprofilować na 300 tych, na 250 dolarów. A, dobra, ją muszę opisać jeszcze. Jej muszę profil zrobić. No dobra, w ogóle jestem pod wrażeniem tego lajzego szpaka, ile on u nas mieszka już. Nie blokuje mi jakoś specjalnie. Dobra, jeszcze czytanie książek. No świeża dyrektywa, już ktoś się złamał. Fajnie. Tu googlowałem achievement o ocenie co i rodzic, Patryk musi zostać wysłany, a ty nie możesz donieść na... Musi zostać... Nie, ale ja wiem, ja czytałem to, tylko tam była informacja o tym, że musi mu dobrze pójść na randce z tą dziewczyną. A właśnie odchodzi o to, że ten quest mnie nie zaskoczył w ogóle, bo ja dałem mu hajs na spotkanie z dziewczyną, dałem mu hajs też na kwiaty dla tej dziewczyny, co jest podobno potrzebne. No dobra, spadaj. A, dobra, i miałem tego Patryka wysłać jeszcze z tego, gdzie jest ta chłopczyna? Czy o ten nowy... Mogę z nim pogadać? Teraz nie mogę. Patryk musi zostać wysłany, ale właśnie... Musi zostać wysłany ze swoją laską. I z jej rodzicami, bo widziałem takie rozwiązanie historii. No to się tam trochę oglądałem tego Beholdera. Dlatego właśnie nabrałem też ochoty na grę. Dobra, na wszelki wypadek porozmawiajmy z żoną po raz ostatni. Patrylka nie podaje się łatwo zupełnie jak ty, czuję się o wiele lepiej. No i super. Dobra. O! Nie wolno rozmawiać o wojnie. Co stoi w tych drzwiach? Debil. Dobra, młody, wstawaj. Ruszaj tyłek. Co chcesz robić? Muszę komputer też dzisiaj wyczyścić. Weź poczytaj jeszcze o tym, bo mi to w ogóle nie pasuje do tego, co ja sobie tam gdzieś tam poukładałem w głowie. O! O! Sup! Dobra, stoi. Co ty chcesz? Dziwna wiadomość. Znalazłem dziwną wiadomość dla ciebie, kochanie. Zadzwoń pod numer... chyba wiem, co to jest. Zaraz coś zobaczymy. Rozmawiaj o pieniądzach na podróż. Dobra, masz bilet. Zadzwonię pod ten numer, ale... Dziwna wiadomość. Chyba mi się zapisała gra. Dobra, w końcu mam jakiś save. Mam kłopot. Od przyglądania z nowego jutra chcą mnie dopaść. Dlaczego? Przecież jest pan tylko technikiem w drukarni. Nie pora na żarty. Dobrze pan wie, że pracuje dla rządu i nie powiedział pan o tym Dantonowi. Albo nie miał pan o tym pojęcia, choć powinien pan, bo to pana praca. W każdym razie musi mi pan pomóc. Jak? Niech pan ukryje najlepiej w swoim mieszkaniu. Nikomu nie przyjdzie do głowy, że mógł tam wrócić. W końcu nie jestem przecież tak głupi. W zamian obiecuję panu porządną zapłatę. Udało mi się sabotować strajk. Zadanie zlecone przez Ministerstwo Kontrreakcji zostało wykonane w 100%. Zostanie pan hojnie wynagrodzony za swoją pomoc. Ciekawe, czy mnie odstrzelą, czy nie. Pomóż. W sumie tego bym przeszukał mu mieszkanie. O, wrócił. Ale kod nie pracuje. Dobra, next time. Ty, ale gdzie ty od razu do telefonu?
Nie wiem, jak wam się ten Beholder w ogóle podoba? Nie zapukał się tak do siebie. Nie no, zatrzymał się tam przez chwilę. Zaczynam być powoli głodny. Otrzymano nową wiadomość. Nasz synek pewnie dojechał bezpiecznie. Zabranie się chodzenia do barów. Jestem na miejscu. Dobra. Dobra, laski idą do pracy. Przyszedł handlarz. Strasznie długo rozmawia na dole. Zdążyłbym mu to mieszkanie też przeszukać. No, w sumie możemy spróbować. A nie, bo teraz skończyli rozmawiać. No właśnie. Spóźniłem się. Co masz do kupienia? Kamery, zegarki, wino, krab. Ile? 1950 sztuk. Ten krawat był obniżony sztucznie, zobaczcie. A, bo niebieski jest już ten. Niebieski jest już zakazany przez dyrektywę, dlatego jego cena poszła w górę. Dobra, on idzie chyba zrobić pranie. Wbijemy mu tutaj. Jak się podoba w miarę? Można pooglądać. To spoko. Ja też staram się nie grać tak na wariata jak ostatnio, bo ostatnio przecież ja cały czas siedziałem tylko przerażony tym, jak tu się szybko wszystko dzieje. Jestem ciekaw, bo Danton na pewno zadzwoni i zapyta się, czy on tutaj jest. I wtedy pomagamy rządowi. O! No właśnie, jest Danton. Wydajemy go? Co robimy? No, chłopaki, co robimy? Robotnicy kopalni numer 17 zebrali się na spotkanie dotyczącym poprawy warunków pracy, ustalili, że zmiany nie są konieczne i przeprowadzili zapisy na czasy pracownicze. Miejscowe ośrodki wypoczynkowe oferują wiele atrakcji, w tym wycieczki do muzeum, podziwianie pomników ku czci wielkiego wodza i patriotyczne seminaria. Takie czasy są gorsze niż praca. Robotnicy organizowali protest przeciwko tragicznym warunkom pracy w kopalniach. Ciężko nie zdecydować. Ciężko mi zdecydować. W sumie mógłbym go wydać. Dziękuję. Dzień dobry, Karol. Spróbuj się czytać gazetę i wiesz, co się stało. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Niestety zdrajca Grobic uciekł. Dobrze zapłacimy za jego głowę. Telur, ahoj. Do czego mógłby mi się przydać drukarz? Mógłby coś dla mnie zrobić pewnie, czego bym potrzebował, jakiegoś dokumentu. Pieniądzów mi nie wydrukuje. Hmm.
Ja go ochroniłem. Jak tam ten wyszedłeś? Dobrze czy źle? Jak mówiłeś, ta gra się na przyspieszeniu tej gry naprawdę bardzo szybko można nadrobić. Jak się nie wczytuje po 10 razy jak ja. No nieźle. Nieźle na tym wyszedłeś, mówisz. Poza mną towarzysz nie przyszło do głowy, żeby wpaść w twój budynek. Wierzę ci, Karol, do zobaczenia. Śmierć. Miał jakąś chyba... Proszę spać, jak pies. Ministerstwo. Postąpi się słusznie zapewniając schronienie towarzyszowi Grubisowi. Jego działania doprowadziły do fiaska ogromnego strajku robotniczego. A, to był chyba ten strajk, o którym czytaliśmy. Odbierzemy go za kilka dni. Ojczyzna wam za to podziękuję. 3000 od ojczyzny dostaliśmy. Dlaczego? A dlaczego? Co panowie chcą? Stanie. No. Czekajcie chwilę. Po to tam jesteś. Wydaj. Musiałem odejść, nie zdążyłem swojego napisać. Pieroski. Ej, dobra. Co wy chcecie ode mnie? No dobra, no. Teraz nie wiem, czy mi się zbugowała gra, czy o co chodzi. Mam jakiś nowych lokatorów. O! Dobrze płaci. Planuję dłuższy pobyt. Bez zbędnych pytań. Nie pracuję. Bynajmniej. No niech oni z tym spadają już z tym. A! Żyjecie w najwspanialszym kraju na świecie! Mieszkańcy innych państw wam zazdroszczą! Każdy z was otrzymuje wszystko, czego trzeba, by wieść szczęśliwe i beztroskie życie! Mydło, cukier, chleb i dyplomy uznania! Nie zapomnijcie jednak, że wróg nie śpi! Na szyi... Co tu się dzieje? Jestem Karol, co tu się dzieje? Eustachy Markowiec, to jest mobilna jednostka propagandowa. Zgodnie z harmonogramem będziemy tu przez cztery... O kurde. A nie dałoby się tego trochę ściszyć? Może i dogadamy się już następnego miejsca z waszym harmonogramem. Nie męczę was słuchanie tego? Prosto. To właściwie takie wielkie ruchome radio. Wystarczy ustawić na panel częstotliwości, jest kilka opcji, o których nie musi pan wiedzieć. Daje nam zatyczki do uszu i syrop na ból głowy. Najchętniej zatrudniają głuchych. Ja niestety nie jestem głuchy. Mydło hype. Odnośnie ocalenia Preka znalazłem się, że trzeba zapłacić za edukację i dać mu kasę, bilet dla niego i dla dziewczyny. No właśnie, ja nie zapłaciłem za edukację, bo dziewczyna mi się nie włączyła, że tak powiem. Więc właśnie dlatego mówię, że już nie ocalę Patryka. Ocalę go następnym razem. Będę musiał zabrać szybciej hajs wtedy. Szymerów wyeksmituję. Tak, mam jeszcze opcję wyeksmitowania Szymerów. Nie będę gadał z tym o dokumentach dla niego. Zresztą nie wiem, czemu oni się wyprowadzili. Nie
Nie da się, można za to podłośnić. Może dogadamy się i ruszcie na następne miejsce. Nie, to było zaniedbanie obowiązków. No i dziewczyna nie chce się umawiać. No okej, dobra. Nasz wielki wódz odpiera zdradzieckie fale terroru wymierzone w nasz wspaniały kraj. Aresztował go. Musicie być czujni. Miejcie oczy szeroko. Ja już dzisiaj na ulicach Helmer pojawiają się mobilne jednostki propagandowe. Każdy z nich będzie pozostanie transmitował. Dzięki temu wszyscy obywatele otrzymają dostęp do najlepszych informacji. Otwarte! Wyszukujcie sabotażystów i zgłaszajcie każdy przypadek złamania prawa! Nie pozwólmy, by wrogi imperializm przyćmił nasz trud! Aby odeprzeć wrogie ataki i obronić nasze prawo do życia, podążymy własną drogą i udowodnimy, że partia i naród to jedno! Nasz wielki wódz to umysł, honor i sumienie państwa! Cześć! Aresztowali go, no? Wodzowi! Żyjecie w najwspanialszym kraju na świecie! Mieszkańcy innych państw wam zazdroszczą! Każdy z was otrzymuje wszystko, czego trzeba! Szału dostanę zaraz. Szczęśliwe i beztroskie życie! Ale... Mydło, cukier, chleb i dyplomy uznania! Zaczynam podejrzewać, że... jednak, że wróg nie śpi! Na szczęście nasz wielki wódz odpiera zdradzieckie fale terroru. Zaczynam podejrzewać, że autentycznie szał dostanę. Mimo to musicie być czujni. Miejcie oczy szeroko otwarte. Wyszukujcie sabotażystów i zgłaszajcie każdy przypadek złamania prawa. Nie pozwólmy, by wrogi imperializm przyćmił nasz trud. Aby odeprzeć wrogie ataki i obronić nasze prawo do życia, podążymy własną drogą i udowodnimy, że partia i naród to jedno. Nasz wielki wódz to umysł, honor i sumienie państwa. Tak przez najbliższe 20 minut. Ja też show dostanę, no. Będziemy sobie rozmawiać z ludźmi, żeby zrobić przerwę trochę. Albo przyspieszymy czas. Jestem zarządcą, ale mam wrażenie, że może być albo achievement za to, albo... Albo może być nagroda jakaś duża za to. Słucham? Jest pan mową? Kiwa głową. Ale słusznie, pan kiwa głową. No cóż, zazwyczaj mówi lokatorom, żeby w razie czego nie wahali się do mnie wołać. Jednak pana przypadku chyba nie miało sensu, panie Albercie. Tak pana im zgadza się? Życzę miłego dnia. Cześć i chwała mądremu wodzowi! Żyjecie w najwspanialszym kraju na świecie! Mieszkańcy innych państw wam zazdroszczą! Każdy z was... otrzymuje wszystko, czy... czego trzeba. Myślę, że w ten sposób to rozwiążemy po prostu. Trudno. Jak nie będziemy pewnych rzeczy słyszeli, to... Cheater. On idzie, wraca. Dobra, przeszukaliśmy... Odbierz telefon! Odbierz... Kurde, telefonu teraz nie słyszę! O Jezu... I teraz telefonu nie słychać. No, na Coca-Cola jest dyrektywa. Tutaj jest gdzieś. Czego już nie mogę mieć? Posiadania zagranicznej soli. I też w losowej kolejności widzę, też są te... Kiedy cola była zakazana, tu jest. Mimo to musicie być czujni. Miejcie oczy szeroko otwarte.
O, dwa telefony. Dzień dobry, towarzyszu Karol. Do miasta przyjeżdża słynny generał Aral Johnson. Pomimo, iż Johnson dawno przywołany za służbę najmłodszy, zgodzi się wygłosić historię wykładów na uniwersytecie. Zorganizowaliśmy też na stadionie jego przemowę do dzieci w wieku szkolnym, ponieść w nich patriotycznego ducha. Towarzyszu, macie jak najszybciej zapewnić generałowi Aralowi mieszkanie w waszym domu. Oczywiście. Coś jeszcze? Biorąc pod uwagę zasługi generała, państwo z radością pokryje jego wszystkie wydatki. Jako urzędnik państwowy macie obowiązek zapewnić Johnsonowi wszystko, czego będzie potrzebował. Dobra. Ale... żadnych ale. Towarzyszu, zwróci wam pieniądze, powiedzcie... Aha. Wykonać. Odbierz telefon. Prywatna rozmowa. Dzień dobry, Karol. Tu Danton. Nasz organizator potrzebuje twojej pomocy. O co chodzi tym razem? Z pewnością zauważyłeś, że przed twoim budynkiem stoi wóz propagandowy. Brak sądu to akurat najmniejszy problem. Najgorsze straje są się głośniku po prostu do uszy i umysłów. Dzięki któremu korzystam z twojej... Oczywiście, że nie. No co ty. Chcemy wykorzystać ten cud naszych haseł. Jak? Wystarczy zmienić częstotliwość, na której działa maszyna mobilna. 101.9. To piracka stacja. Jesteś bardzo bystry, Karol. Dobra, to co? Jedziemy. Przypadek złamania prawa. Nie pozwólmy, by wrogi imperializm przyćmił nasz trud. Aby odeprzeć wrogie ataki. Pierwsze musi pan poczekać, aż sobie pójdę. Moje obecności cywile nie mogą zbliżać do mobilnej jednostki. Po drugie, używając śrubokrętu, usuwa pan panel ochronny. Po trzecie, ustawia pan częstotliwość. Normalnie częstotliwość ustawiam centrali, a ja zmienię tylko głośniej, jeśli jeżdżę. No i na koniec trzeba jeszcze wpisać kod. Datę urodzin naszego wielkiego wodza. Dobra, a nasz wielki wódz kiedy się urodził? Co? Mi się kolorowe. W ogóle dostałem jakieś pieniądze, nie wiem skąd. A kiedy się... Haha, pamiętam to chodzenie i pytanie... A, czyli muszę pytać ludzi, no dobra. Od żony zaczniemy, żona jest inteligentna. Oj. Co robi ten z naszym mieszkaniem, Karol? Gema na kłódkę, zrozumiano? Wypełnia tajną misję. Dobrze, nie denerwuj się. Tylko powiedz mu, że przestał chropać i śmiecić. Dość mam zbierania paznokci, które sobie w ogóle za w twoim biurze. A, dobra, już go wyrzuciliśmy. Kiedy urodził się nasz wódz? Pamiętam, że to było zimą. Zdaje się, że 21 grudnia. O co chodzi? Rozmawia o nim mowie. Rozmawiałeś... Nie tak, ale schowałem się do mnie i nie odezwał. Nie rozumiałem, o co mu chodzi, a później zaczął burczeć. Tylko nam brakowało. Cieszę się, że Patryk wyjechał, ale na to, że ma się tam dobrze, tak też tak myślę. Może będzie miał lepszą przyszłość. Czego trzeba, by wieść szczęśliwe i beztroskie życie? Mydło, cukier! Rozmawiam o wojnie. Tak. Dlaczego chcę pan bronić naszego kraju? Chcę po prostu zabijać ludzi. I żeby nie groziła mi za to żadna kara. Wojna to najlepsze, jaką sobie można wyobrazić. Mój przeklęty ojciec zatwił się tak, że nie wzięli mnie do wojska, ale już to odkręciłem. Nie boi się pan, że zginie? Będę miał najlepszą broń i ochronę. Mój tatuś już o to zadba. W najgorszym wypadku użyję żywej tarczy. O kurde, co to? Czy jest jakiś bogaty ten, bogaty dzieciaczek? Co słychać? Następnym razem wybiorę mieszkanie w domu zarządzanym przez kogoś niemego. Stop, co? Jaki achievement? To sam achievement. Albert Miennik potrafi mówić. O ty oszuście mały. Dobra, kto będzie wiedział? Bibliotekara może wiedzieć, kiedy wódz się urodził. Szok. Ale ty nie widziałeś tego, czy się śmiesz teraz ze mnie? Rozmawiaj o pogodzie.
Dawno już nie mieliśmy tak ciepłej jesieni. Jest pan młody, pewnie, nawet w Arktyce. W wieku człowieka jest ciągle zimno. Romantyzm, wielki reumatyzm. Okej, okay, dobra, fajnie. Rozmawia o wojnie. Śledzi pani doniesienia z frontu? Och, nie, to nie mają moje nerwy. Ci głupcy mają pojęcie o taktyce. Nie uważa pan, że to lekko przesada? Zura, pani Stein. Zdrowia ludzkość to powieści o Józefie Kier. Nie musi pan na lekcjach. Niech pan przyjdzie do mojej biblioteki i dam panu kilka książek. Lubi pani? Bezgranicznie. Co miałoby być lepszego odchronienia książek przed ludźmi? Wytrzymałem nawet jednego dnia dla dzieci. Znowu zapomniała, że porządne lanie to najlepszy sposób na radzenie sobie z rulisami i niszczącymi książki. Ma pani bardzo konkretne poglądy, a muszę to mieszkanie wynająć. Dostałem maila albo SMS-a. On wiedział. No, u mnie był jeszcze archiwista wśród lokatorów. A. Przyznaję się, że niszczyłeś książki. W dzieciństwie niszczyłem wiele książek, gdy byłem starszy, też mi się to zdarzyło. O nie! Talor, czy ja zrobiłem to? Dlaczego? Czy ja zrobiłem to, co ja zrobiłem właśnie? Będę jak wywołałem stronę z kilku Co? To był pan? 7 lat obozu i to przez... Zażartuj. Co mogę... Nie! 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 Okej, dobra, już wiem, jak możemy zginąć. Dobra, i tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie ten stream. Stream prawie 3 godziny, nie było mnie trochę... Nie było mnie trochę, żeby się nie przydobrze... Nie wy... Czekajcie. 21, a mamy 27. Dobra, straciłem jakieś 6 minut rozgrywki, tak naprawdę. 22 praktycznie. Mam 5 minut rozgrywki. Starczy. Dobra, dzięki śliczne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja pewnie pogram sam jeszcze w to później. Dziękuję wam ślicznie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No co? Trzymajcie się i co? I dobrej nocy. Znaczy, kurwa, jakiej dobrej nocy. Zginę dokładnie tam, gdzie, ale ja sobie to wczytam, ja będę umijał szerokim łukiem. Aczkolwiek jestem ciekaw, czy jakby się wykorzystał punkt autorytetu, to by nas nie zabiła. Co wód? No mówię, że do 14 jest stream, jest 14.30. Już ja zacząłem o 11.50 chyba jakoś. 2,5 godziny było. Jak po takiej przerwie, to ten... No siema, dobra. Dobra. Na razie.